Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy książkę dość starą. Będzie to praca pod tytułem Czy umarli żyją? Ankieta o stanie obecnym nauk metapsychicznych autorstwa Paula Oizy w przekładzie Józefa Wasowskiego, wydana w języku polskim w roku 1925. Przedstawia ona ówczesny stan wiedzy z zakresu spirytyzmu. Paul Oizy. Czy umarli żyją? Ankieta o stanie obecnym nauk metapsychicznych. Paryż, 1921 rok. Wydanie polskie ukazało się nakładem wydawnictwa Biblioteka Dzieł Wyborowych w 1926 roku. Przełożył Józef Wasowski. Któż nie zna tej sceny tak typowej? Dziś wieczorem, mówiła pani domu, będziemy mieli gości, państwa B. Urządzimy seans. Po kawie z likierami, pod kierunkiem pana B, usadowiono wszystkich naokoło stołu i zrobiono łańcuch. Zapanowała cisza i najzupełniejsza ciemność. I zaczyna się scena zazwyczaj doskonale śmieszna. Drogi duchu, czy to ty? Na znak, że tak, jedno uderzenie. Jeśli nie, dwa uderzenia. Jeśli duch nie jest natychmiast posłuszny, to wina niedowiarków, opóźniających objawy. Towarzystwo czeka. Wreszcie, kiedy niedowiarki przestają szydzić, stolik zaczyna się poruszać. Rozmowa: czy to Napoleon? Albo: Alfredzie Mize, prędzej, więcej dobrej woli. A wśród tych wezwań pytania najbardziej poziome. Spytajcie się ciotki Kamili, czy mam sprzedać swoje akcje? I temu podobne. Jeżeli towarzystwo jest podatne, a duchy chętne, będą objawy bardziej skomplikowane. W ciemności słychać będzie szmery, pianino wyda samo kilka tonów, różne przedmioty przespacerują się ponad głowami. Wreszcie, wśród ogólnego zdenerwowania, pani B szepnie. Patrzcie tam, pod oknem. Ha, światło! Zjawa świetlna! Twarz człowieka, ręka, ramię z szarfą. Punkt kulminacyjny seansu osiągnięty. Materializacja. Cóż to było? Uczestnicy tych dziwnych scen, które odbywają się obecnie w całej Francji i w tysiącznych odmianach, dzielą się na trzy kategorie. Jedni, wstrzymując się przez grzeczność od szyderstw, sądzą, że są zmistyfikowani przez oszustów, zresztą często nieświadomych. Tymi ludźmi o indyferentnej mądrości nie będziemy się zajmowali. Inni powiadają, że poza kawałami są również fakty rzeczywiste i zadziwiające, nie wywołane być może przez udział duchów, lecz skłaniające do badań naukowych. Inni wreszcie na swe nieszczęście są oszołomieni i wierzą we wszystko. A oto odwrotna strona medalu. Ów pan, czy owa pani, a nie mówię tu specjalnie o słabym umyśle, lecz o każdym przeciętnym człowieku, nie mającym przygotowania naukowego, wraca po tego rodzaju seansie do domu. Kładzie się spać i gasi światło. I oto zaczyna się bać. Czuwa, nadsłuchuje, zatrzymuje oddech. Pęka mebel. Dreszcz przechodzi mu przez ciało. Nie śmie się ruszyć. Może to zjawa? Nie może spać i lęka się podnieść. Coś się znowu poruszyło. Coś chodzi. A oto i światełko w rogu szafy. Tak, światełko. Podnosi się i opada. O Boże! Można oszaleć! Tylko sen usunie tę okropną fantasmagorię. Nazajutrz człowiek ten znowu powraca do doświadczeń. Z salonu amatorskiego udaje się do zawodowców, gdzie dziwne strachy nocne dyktują nam wiadomości zza świata. Wówczas jest już gotów. Wkroczył bezbronny w dziedzinę, gdzie wszystko sprzyja temu, by stracił poczucie rzeczywistości. Czy przesadzam? O, bynajmniej. Widziałem dużo takich przypadków. Wszyscy je zresztą znamy. We wszystkich seansach momentem najbardziej pożałowania godnym jest właśnie ta ciemność.
ciemność wywołująca nerwowy lęk. Kiedy człowiek odczuje najsłabsze dotknięcie w ciemności i z niewiadomego powodu, jest pod silnym wrażeniem. Odczuje je najtęższy nawet umysł. Pewnego razu, jakieś 10 lat temu, byłem na seansie u państwa LH. Uczestnicy tego seansu będą wiedzieli, o kim mowa. Ukazała się jakaś zjawa, czy część zjawy, której nie widziałem, ale którą widziała i opisywała córka państwa domu, nadzwyczajne medium. Była to, jeśli się nie mylę, materializacja świętej Radegundy. Dlaczego u licha święta Radegunda stale odwiedzała państwa LH? Zjawa ta, przeze mnie niewidziana, przestawiała różne przedmioty, dotykała mnie dość mocno, rozwiązała i wyjęła krawat jednemu z obecnych. Poprosiłem zjawę, by mi wyjęła z kieszeni portfel. Czekałem. Trwało to jakieś 10 minut. Byłem 4 lata na wojnie, znałem uczucie prawdziwego strachu, ale nie odczułem wówczas tej okropnej trwogi, jaką mi dało nieznane. Nadmieniam dla ścisłości, że tego wieczoru portfel nie opuścił mej kieszeni. Wojna, jak o tym wszyscy wiedzą, sprowadziła nawrót ku tym zajęciom, mniej lub bardziej nieudolnym. Wzmogła się ubiegłego roku nadeszła, uważana zrazu za fałszywą, później potwierdzona, wiadomość o studiach, zresztą zuchwale pretensjonalnych, słynnego Edisona. Ponadto niedawno z wielkim hałasem, jak na przykład pastylki Żyrandela, ukazała się książka znakomitego fabrykanta produktów aptecznych pod tytułem Ponownie wcielony. I stąd niemało ludzi zupełnie zwariowanych. Bardzo przepraszam autora, ale książkę jego uważam za fatalną. Nadmieniam czym prędzej, że taką samą jest opinia wszystkich zainteresowanych, to jest ludzi, którzy interesują się tajemnicą życia i śmierci we wszystkich jej formach, nawet opinia znanych spirytystów. Że autor przyjął doktryny spirytystyczne, to jego dobre prawo, lecz nie miał prawa swej opowieści nadawać pozorów dokumentu, pozoru spostrzeżeń naukowych. Na nowo wcielony ma być historią prawdziwą, a co najważniejsza, autor zdaje się opierać swe teorie na całej grupie uczonych, których cytuje w przedmowie i to z taką śmiałością, jak gdyby podzielali jego poglądy. Otóż tak nie jest, jeśli chodzi o Karola Richet, Williama Crookesa, Gustava Gillet, Maeterlinka, Rocha, Maxwella, Hyslopa, Myersa, Ochorowicza, Schiaparelliego i bez wątpienia wielu jeszcze innych. Ależ, rzekł mi Karol Flammarion, on się nie pytał o nasz pogląd. Autor operuje dogmatami spirytyzmu i książka jego wywołała zamieszanie w umysłach, które na pewno tego nie potrzebowały. Ach, powiedziała mi pewna pani po przeczytaniu tej książki. Wiedziałam dobrze, że to moja córka odwiedza mnie co noc. Czy chodzi o takie wyniki obecnych badań? Nie, nie i nie. Czy trzeba napisać inną książkę? Nie ja będę jej autorem. Ambicje moje są skromniejsze. Przedstawić tu pokrótce obecny stan badań metapsychicznych. Zresztą praca to dość śmiała, bowiem panuje w tej dziedzinie najzupełniejszy chaos. Co gorsza, jeśli się nawet chce pozostać neutralnym, jest prawie niemożliwością nie dać znać o swoim poglądzie osobistym, przez co jest się wzgardzonym przez wszystkich, którzy podobnego poglądu nie mają. Wydało mi się, że w tych warunkach postąpię najpraktyczniej, jeśli zwrócę się z indagacją do osobistości najbardziej w tej dziedzinie kompetentnych. A więc ankieta w formie wywiadów. Czytelnik z pewnością na tem wygra, ja zaś uniknę zarzutu stronniczości. Czy posiadam odpowiednie kwalifikacje do podjęcia tej pracy? Nie wiem. Może większe niż kto inny. Po raz pierwszy uczestniczyłem w seansie 12 lat temu. Od tego czasu widziałem, jak sądzę, wszystko, co widzieć można, z wyjątkiem materializacji. Zjawisko niezmiernie rzadkie. Czytałem głośne dzieła, sprawozdania, biuletyny. Lecz pozostałem widzem. I doprawdy, bez uprzedzenia, bez sądów z góry powziętych, bez uporu. Lecz czy wyrobiłem sobie swoje własne zdanie? Oczywiście tak. I zaraz je wypowiem.
Sądzę, że uprawianie wszelkich w tej dziedzinie doświadczeń jest dla wszystkich niemal niepożyteczne, a najczęściej niebezpieczne. Oto mój wniosek. Czytelnik przekona się, na czym ten wniosek opieram. Rozdział pierwszy. Zagadnienie. Wobec faktów niezrozumiałych, jak akcja bez kontaktu, lewitacja, zjawy, rozdwojenie osobistości, odczytywanie myśli, jasnowidzenie, przepowiednie i temu podobne, najpierwszym wyjaśnieniem, do jakiego zaczęto się uciekać, był spirytyzm. Kiedy człowiek czegoś nie rozumie, zawsze myśli o udziale sił nadprzyrodzonych. Temat już banalny. Nie będę się tu wdawał w historię, jaką można znaleźć w każdej encyklopedii. Czy jest dziś dużo spirytystów? Odpowiedź ścisła. Jest ich ilość olbrzymia. Czy wszyscy są bezwzględnie wierni doktrynom Alana Kardeka? Trzeba ich rozróżniać. Wielu spirytystów, nawet większość, to spirytyści w rodzaju Kardeka. Nie wdają się w dalsze poszukiwania. Wystarczy im wyjaśnienie, w cudzysłowie, jakie mają. Nie odczuwają potrzeby ścisłości naukowej i... co tu owiać w bawełnę? Nic nie rozumieją, co robią i nie chcą rozumieć. Lecz obok tych fanatyków, którzy, niestety, stanowią znakomitą większość, są jeszcze neospirytyści, czyli zwolennicy spirytyzmu naukowego. Wśród tych ostatnich, jest ich zresztą niewielu, znajdują się ludzie niepospolici. Sądzę, że najlepszym sposobem zaznajomienia się z ich poglądami będzie dowiedzieć się od nich samych. Zainterpelowałem jednego z nich, pana Gabriela Delan. Pan Gabriel Delan, którego imię jest znane nie tylko w świecie spirytystów, lecz w ogóle w świecie, jest od wielu lat prezesem francuskiego Towarzystwa Badań Zjawisk Psychicznych, redaktorem naczelnym Revue Scientifique et Morale de Spiritisme i prezydentem francuskiej Unii Spirytystycznej. Nie przez skłonności do wywoływania zjaw, ale w celach całkiem prozaicznych przechadzałem się w piękny dzień wiosenny po wspaniałych alejach okalających willę Montmorency. Pan Gabriel Delan przyjął mnie z niezwykłą uprzejmością. Oto jego słowa, wiernie tu spisane. Rozdział drugi. Gabriel Delan. Przede wszystkim, umówmy się, nieprawdaż, nie będziemy poruszali teorii spirytystycznych. Znajdzie je pan w licznych książkach, a od czasów naszego mistrza, Alana Kardeka, nic tu nowego nie zaszło. My jedynie zadaliśmy sobie trud wyeksperymentowania tego, co u niego było wykładem nauk, podyktowanych przez życzliwe duchy. Zajmujemy się nauką. Oto wszystko. Bez próby, przynajmniej dotychczas, zbudowania jakiejś filozofii. Powiadamy, tak, są duchy, zatrzymajmy to banalne określenie, ponieważ w sposób naukowy stwierdzamy ich istnienie. Że na podstawie faktów buduje się teorie czy dogmaty, to inna kwestia, której nie będę poruszał. Zostaję w dziedzinie nauki. Nie będę więc panu opowiadał historii doktryny, lecz przystąpię od razu do sprawy badania zjawisk. Przede wszystkim musi pan pamiętać, że zjawisko spirytystyczne jest rzadsze niż się to w pewnych środowiskach wydaje. W znacznej większości objawów mamy do czynienia jedynie z sugestią lub autosugestią. Niech pan na to zwróci specjalną uwagę. Nie należy wierzyć, że wystarczy, by kilku amatorów zasiadło naokoło stołu, wprawiło go w ruch, dało mu imię zmarłego i mówiło rozmaite głupstwa, żeby już w ten sposób wywołać udział ducha. Stół będzie się zawsze poruszał, jeśli oczywiście znajdzie się wśród uczestników medium, świadome albo nieświadome. Może się również odbywać kontakt nieświadomego z nieświadomym, pomiędzy obecnymi lub nieobecnymi. Oto wszystko. Zjawisko jest więc ściśle fizyczne. Niedorzecznym jest przypuszczenie, że jesteśmy otoczeni duchami zmarłych, które zjawiają się na byle czyje zawołanie. Udział zmarłych jest, przeciwnie, niezmiernie rzadki. Po tym zastrzeżeniu przystąpmy do pytania. Jakie są podstawy naszych twierdzeń? Pierwsze ze zjawisk to akcja bez kontaktu, co zazwyczaj niezbyt ściśle nazywają lewitacją. Wie pan, na czym to polega.
Medium może przesunąć przedmiot bez dotknięcia go. Zjawisko to, uważane kiedyś za zwykłe oszustwo, zaczęto badać 60 lat temu w londyńskim Towarzystwie Dialektycznym, do którego należeli uczeni tej miary co John Lubbock i Alfred Russel Wallace. Towarzystwo zdobyło dowody, że są to zjawiska realne i rozumne. Wówczas do badań przystąpił William Crookes, który robił doświadczenie z medium Douglasem Home i za pomocą wynalezionego przez siebie aparatu notował napięcie siły psychicznej. Najprostszym z tych aparatów jest rejestrator Maryja. Kiedy medium zbliża swe ręce do błony bębenka, błona słabiej lub silniej drga i wówczas aparat notuje wymiar siły wydanej z ciała medium. Następnie we Francji założony został Powszechny Instytut Psychologiczny z Komitetem Uczonych, m.in. państwem Curie, Branly'm, Bergsonem, Dawson-Wallem. Instytut przedsięwziął serię doświadczeń, zwłaszcza z Eusapią Palladino w latach 1905, 1906 i 1907. Zdejmowano fotografie. Fakty tego rodzaju są dziś niezaprzeczalne. Czy to znaczy, że nikt im nie zaprzecza? Nie. Gustave Le Bon, na przykład, oświadcza, że nie wierzy w lewitację, ponieważ nie miał nigdy dowodu. Pewnego dnia w roku 1900 byłem z Eusapią u Camilla Flammarion. Wśród innych znakomitych uczonych był tam również Gustave Le Bon. Po pierwszym zjawisku lewitacji, otrzymanym przy pełnym świetle, Le Bon czy też kto inny wyraził wątpliwość, czy medium istotnie pozostaje nieruchome. Flammarion kazał przynieść ręcznik, którym związał nogi Eusapii. Dwaj zaś uczestnicy, jednym z nich był, jeśli się nie mylę, Juliusz Clarety, trzymali ją za ręce. Potem stół podniósł się i na kilka chwil zawisł w powietrzu. Le Bon nie był przekonany. Była wprawdzie możliwa co do rzeczywistości tych ruchów obiekcja i nie omieszkano jej uczynić. To teza zbiorowej halucynacji. Odpowiedź bardzo prosta. Fotografia. Fotografowano nie raz, ale 100 razy. Zna pan niewątpliwie klisze pułkownika Deroche'a. Stanowią one dla nas dowód absolutny. Za inne zjawisko lewitacji należy uważać przytwierdzenie stołu do ziemi, co nieco rzadziej osiąga się pod wpływem prawdziwego medium. Robiłem dużo interesujących doświadczeń w tej mierze. Oto na przykład, około stołu w jadalni siedzieliśmy we czworo, ojciec mój, matka, medium nadzwyczajne, ja i mój znajomy, niedowierzający. Jest to najzwyczajniejszy stół. Kiedy matka przytwierdziła stół do ziemi, znajomy próbował go podnieść. Na nic zdały się wszystkie wysiłki, aż wyrwał blat stołu. Ale idźmy dalej. Powiedziałem panu, że ruchy stołu są nie tylko realne, ale i rozumne. Fakt, że ruchy są rozumne, prowadzić może do wniosku, iż są wywołane przez siłę idącą z ciała medium. Na to odpowiadam, że te ruchy mają własną fizjognomię i niejako własną osobowość, która może się różnić od osobowości medium i która zmienia się przy tym samym medium. Stół w ruchu działa sam, ożywiony przez ducha X. Nikt z obecnych może nie znać tego X, tym niemniej przeprowadzone badanie stwierdza absolutną ścisłość danych przezeń udzielonych. W tym wypadku, jeżeli się nie mylę, nie ma innego sposobu wyjaśnienia faktu niż przez udział samego X, to jest jego ducha. Osobiście robiłem doświadczenia absolutnie pewne. Szukałem nieraz dowodów w miejscowościach mi nieznanych, wskazanych przez duchy. Mogłem skontrolować doświadczenia w 9 wypadkach na 10. Zostałem przekonany. Dotychczas mówiłem o zjawiskach ze stołem, ale wie pan dobrze, że mamy, wciąż w dziedzinie doświadczenia, dużo innych objawów, których nie można wyjaśnić inaczej niż przez, w cudzysłowie, odwcielenie. Oto doświadczenie z pismem. Medium, czasem nawet bez uśpienia, pisze od razu, niekiedy dwiema rękami jednocześnie, różne wiadomości,
rozmawiając o czymś innym. Wiadomości te są absolutnie jasne, możliwe do skontrolowania, podane często w języku, którego medium nie zna, a więc jego ręce są we władzy ducha, inteligencji nie jej własnej. Matka moja, jak już panu mówiłem, doskonałe medium, dała pewnemu Rosjaninowi odpowiedź po rosyjsku w charakterze pisma matki tego cudzoziemca, dawno zmarłej. Napisała również dla pewnego Włocha wiadomości w dialekcie włoskim z okolic Turynu, ożywiona wówczas przez ducha jego siostry. A wspomnijmy jeszcze o mediach rysujących, jak Hugo d'Alesi lub sztycharz de Moulin, którzy w najzupełniejszej ciemności robili zachwycające rysunki. Albo jak Sardou, którego rysunki spirytystyczne były opublikowane w roku 1858. Najlepsze demonstracje spirytyzmu doświadczalnego dają nam media widzące, czy to mamy do czynienia z intuicją, czy też z jasnowidzeniem, z widzeniem na przestrzeń, z psychometrią, zdolność pewnych osób wchodzenia w kontakt z ludźmi lub rzeczami nieznanymi za pomocą przedmiotu lub telepsychiką. Kontakt taki sam, lecz bez pośrednictwa przedmiotu. Te zjawiska nas uczą, że tak samo jak nasz mózg w ciągu życia jest siedliskiem i narzędziem myśli, tak też to, co w nas myśli, czuje i widzi, ma swą własną egzystencję od ciała niezależną. Przede wszystkim ta istota posiada zdolności, które są absolutnie niezależne od funkcji organów. Na przykład widzenie na daleką przestrzeń. Jest rzeczą jasną, że organ widzenia, oko, nie gra tu żadnej roli. Ta wewnętrzna istota może się skomunikować z inną na ogromnej przestrzeni, jak z Paryża do Nowego Jorku. Jeśli, tak się teraz mówi, działają tu fale podobne do fal herca, to odpowiem. W telegrafie bez drutu siła fizykochemiczna niezbędna dla wysłuchania tych fal jest ogromna, na przykład 150 koni. Czy mózg nasz może mieć siłę 150 koni? Niedorzeczność. A więc, choć można temu przeczyć, jest w nas istota wewnętrzna, posiadająca tę siłę nadzwyczajną. Tą istotą jest nasza dusza. Lecz tu trzeba rzecz ściślej określić. Dusza, według nas, składa się z dwóch części, jednej niematerialnej, a więc duszy w ścisłym znaczeniu, drugiej zaś półmaterialnej lub płynnej, która jest rodzajem otoczki pierwszej. Obie są zresztą nierozdzielne. Obie opuszczają ciało po śmierci, ponieważ ta otoczka jakby magazynuje wszystkie nasze myśli, całą naszą osobowość, ta ostatnia żyje po śmierci ciała razem z duszą. Jak wyraźniej określić otoczkę? Jest to niejako odlew, w który materia może się wprowadzić, by dać życie ciału. Nie chodzi tu o dogmat ani o teorię, lecz o najściślejszą prawdę naukową. Istnienie tej otoczki jest dowiedzione, po pierwsze, przez rozdwojenie podczas życia, zjawianie się na przestrzeń, po drugie, ukazywanie się w chwili śmierci i po trzecie, ukazywanie się po śmierci. Rozumowanie nasze jest bardzo proste. Jeśli za życia dusza jest przyczyną zjawisk, to przyczyną tych samych zjawisk po śmierci może być tylko również dusza. Nasze środki dowodzenia są takie same jak we wszelkich innych dziedzinach nauki. Obserwacja i doświadczenie. Wyeksperymentowaliśmy fakt podstawowy. Objawy pośmiertne. A więc zjawisko materializacji. Jakiż jest jej proces? Oto taki. Dusza zmarłego, pożyczając od medium materię i energię, dwa elementy, których nie posiada, bo nie posiada swego ciała, posługuje się swoją otoczką jak odlewem dla odtworzenia ciała, które posiadała. W tym miejscu nie mogłem nie przerwać panu Delau. Chce pan niewątpliwie powiedzieć, pozorów ciała, które posiadała, bynajmniej. Powiedziałem, ciała, czyli całokształtu organów w ich pełnym działaniu, serca, które bije, płuc, które oddychają, krwi, która płynie. Tutaj w książce następuje przypis. Muszę tu natychmiast zwrócić uwagę na wielką obiekcję, uczynioną tym teorią ze strony nauki. To kwestia ubrania. Że otoczka posługuje się odlewem dla odtworzenia ciała ludzkiego, można takiej tezy bronić.
ale w jaki sposób duch, pożyczając materię od medium, może się zaopatrzyć w tużurek, buty lub złoty łańcuch od zegarka, tego nam teoria spirytyzmu nie wyjaśnia. Nie mówiłem o tym z panem Delau, lecz jak czytelnik zobaczy, z panem Camillem Flammarion, który nic pewnego nie mógł mi w tej mierze powiedzieć. Koniec przypisu. William Crookes ze swym medium, 19-letnią Florą Cook, osiągnął materializację. Nic lepszego od tego czasu nie widziano niejakiej Katy King, zmarłej córki korsarza Morgana, która zjawiała się w jego laboratorium i której osobowość absolutnie różniła się od osobowości Flory Cook. Panna Cook cierpiała na reumatyzm i kaszlała, zaś Katy King nie zdradzała niczym takiego cierpienia. Crookes zdjął z górą 30 fotografii z Katy King, Lombroso, dr Gibier, Carol Richet też osiągnęli materializację tego rodzaju. Zjawisko to, aczkolwiek wbrew temu co opowiadają, niezmiernie rzadkie, jest niezaprzeczalne. Dodam tu nawiasowo, że te zjawiska doświadczalne uzupełniają jedynie spostrzeżenia, jakich historia hojnie nam dostarcza i o których nie mamy żadnego powodu wątpić. Fakty zjaw, przeistoczeń, zmartwychwstań. Życie Chrystusa, Mahometa, świętych, pełna jest tych faktów, które, rzecz zastanawiająca, miały zawsze jednakowy charakter. Niech pan studiuje historię. Uderzy pana ta prawda. Nie mamy więc pretensji do jakiegoś, w cudzysłowie, odkrycia. Usiłujemy tylko ujawnić prawa natury, w cudzysłowie, zdemokratyzować tajemnice. I czemu, pytamy nie bez goryczy, nauka oficjalna zawsze nas od siebie tak brutalnie odsuwała? Niestety tak jest. Upór, w cudzysłowie, uczonych jest niewiarygodny. I tak zawsze było. Dość przeczytać dzieje wielkich zdobyczy umysłu ludzkiego. Oto widzi pan mniej więcej, gdzie posunęliśmy się na terenie doświadczeń. Być może, iż na badaniach tych zjawisk zbudujemy filozofię. Lecz nie jesteśmy sekciarzami. Nie mamy, tak jak Kościół, żadnych dogmatów, których tknąć nie wolno. Niech nam dowiodą, że się mylimy. Niech to przyniesie prawdziwy postęp w świecie nauki. Nie będziemy protestowali. Nie będziemy trwali w uporze. Będziemy zachwyceni. Ale sądzę, że o tem w tej chwili nie ma mowy. Jeżeli pośród moich czytelników znajdują się spirytyści praktykujący, bardzo możliwe, że nie dowiedzieli się o niczym dla nich nowym. Przypuszczam jednak, że chętnie przeczytali słowa, nawet o rzeczach, które znają, człowieka tej miary, co pan Gabriel Delau. A teraz, czy możemy już zreasumować ten wywód? Myślę, że tak. I to w paru słowach. Wobec różnych zjawisk neospirytyzm twierdzi: w większości wypadków istnieje kontakt pomiędzy żywymi. W niektórych wypadkach kontakt pomiędzy żywym a zmarłym. I tu od razu widzimy punkt najsłabszy. Widzimy, o ile dawny był bardziej logiczny, tłumacząc wszystko przez udział duchów. Bo kiedy pan Delau nam oświadcza, większość zjawisk to proste objawy fizycznych sił ludzi żyjących, mamy prawo zapytać, dlaczego nie wszystkie? Tu następuje przypis. Z tym większą jeszcze racją można by o to zapytać pana Léon Denis, gorliwego spirytystę, który jednak napisał: wibracje myśli mogą odbywać się w przestrzeni tak samo jak wibracje światła albo głosu i poruszyć inny organizm. Promienie psychiczne, jak fale herca w telegrafie bez drutu, płyną daleko i wywołują efekty różnego rodzaju, zależnie od swego stanu dynamicznego. Wizje, głosy, ruchy. A nadto, człowiek może być porównywany do ogniska, skąd idzie promieniowanie, które w pewnych wypadkach może się skupić, skondensować i zmaterializować do tego stopnia, że wpływa na płytę fotograficzną lub aparat notujący. Gdybym był spirytystą, te właśnie słowa dałyby mi szczególnie dużo do myślenia. Koniec przypisu. Kiedy pan Delau nam oświadcza, większość zjawisk to proste objawy fizycznych sił ludzi żyjących, mamy prawo zapytać, dlaczego nie wszystkie? Nie, nie wszystkie. W pewnych wypadkach
mamy interwencję zmarłych. Właśnie arbitralność, niczym nie usprawiedliwiona, tego podziału zjawisk, wśród innych obiekcji, o jakich jeszcze nie mówiliśmy, przeszkadzała i przeszkadza wielu szczerym badaczom przystąpić do neospirytyzmu. Możliwe, że w miarę postępu nauki, którą Karol Richter nazywa metapsychiką, spirytyzm zwęzi jeszcze bardziej swój teren. Tego zapewne życzy sobie większość ludzi, których opinie usłyszałem z ust najbardziej spośród nich wszystkich kompetentnego, z ust Gustava Geleja. Oto ludzie, którzy w ciszy swego laboratorium, ze swoim medium, ze swymi aparatami kontroli, robią doświadczenia najbardziej precyzyjne, niezależnie od wszelkich sentymentów. Ci nam powiedzą, z jakimkolwiek zjawiskiem mamy do czynienia, jest ono dla nas a priori, czyli czegoś przeciwnego trzeba dowieść, przejawem sił człowieka żyjącego. Nie potrzebujemy udziału duchów zmarłych. Z chwilą, gdy wyjaśniamy niektóre zjawiska przez działanie żyjących, musimy przypuścić, że prędzej czy później pozostałe zjawiska wyjaśnimy w ten sam sposób. Zobaczymy tych ludzi przy pracy. Rozdział trzeci. Ektoplazma. Znamy zjawiska dwojakiego rodzaju. Jedne przyjmujemy naszymi zmysłami, drugie umysłem. Jedne należą do dynamicznych i materialnych, drugie do intelektualnych i psychologicznych. Zjawisko materialne – stukania. Z chwilą zaś, kiedy te stukania składają się na jakąś treść, wkraczamy w dziedzinę umysłu. Świat umysłu, telepatia, jasnowidzenie, przepowiednia. Świat materii, czucie, materializacja. W praktyce te dwie kategorie zjawisk są, oczywiście, wzajemnie splątane. Ponieważ dziś już uznano, nawet ze strony spirytystów, że wiele zjawisk natury intelektualnej, jak telepatia, jasnowidzenia, przepowiednie i temu podobne, przypisać można działaniu fizycznych sił istot żyjących, lecz pewne objawy materialne trudno wyjaśnić również przez fale. Ta więc ostatnia kategoria objawów stanowi nade wszystko troskę metapsychików. Lecz trzeba tu na sam przód powiedzieć kilka słów o bardzo oryginalnych doświadczeniach Crawforda, angielskiego uczonego, zmarłego w roku ubiegłym. Na skutek podobnych doświadczeń pani Bizon, doktora Schrenck-Notzinga, Karola Richer i innych, Crawford zadał sobie pytanie, czy nie można określić warunków, w jakich odbywa się akcja bez kontaktu, innymi słowy, za pomocą jakiego mechanizmu medium podnosi przedmiot na dystans. Po doświadczeniach doszedł do wniosku, że akcja ta odbywa się nie z pomocą fal, lecz substancji wydawanej przez medium, znajdujące się w transie. Substancję tę, dawniej już zauważoną przez innych, profesor Richer nazwał ektoplazmą. Ekstos – na zewnątrz, plazma – produkt biologiczny. Crawford zachował tę nazwę i wykazał, że w przypadkach lewitacji właśnie ektoplazma, wychodząc z ciała medium, posuwa się dalej, niekiedy na przestrzeń kilku metrów, i podnosi, przyciąga lub odsuwa przedmiot. Jeśli przedmiot jest zbyt ciężki, rodzaj pnia substancji, czy jak to nazywa Crawford, dźwigni psychicznej, znajduje punkt oparcia na ziemi i wyprostowuje się, by wznieść się pionowo. Na ogół ektoplazma jest niewidzialna, lecz ma określoną wagę, wpływa na zmysł dotyku i może zostawić swą odbitkę na substancji plastycznej, na przykład glina. Najbardziej uderzającym w doświadczeniach Crawforda jest ważenie substancji. Medium umieszczone jest na wadze. Kiedy wychodziła zeń substancja, medium traciło na swej wadze do 24 kg. Tu następuje przypis. Rzecz prosta, mówimy tu o kategorii zjawisk, którym nie wszyscy dają wiarę. Podaje tylko to, o czym twierdzą Crawford i jego współpracownicy. Koniec przypisu. Przy dotknięciu ektoplazma robi wrażenie masy chłodnej i lepkiej, jak przy dotknięciu gada. Crawford twierdzi, że udało mu się nieraz zobaczyć rodzaj włókien o jasnym kolorze, które zgęszczały się, tworząc masę. Robił fotografie, których reprodukcje widzimy w wydaniu pośmiertnym. The Psychic Structures at the Colliger Circle. Medium była pani Colliger. Tu następuje przypis.
Zdaniem moim, fotografie robią bezwzględne wrażenie oszukańczych. Koniec przypisu. Zjawisko opisane trwało krócej lub dłużej. Następnie dziwna materia wracała do ciała medium, które dostawało silnych dreszczów. Wnioski moje, pisał Crawford, którego pracę przerwała śmierć, są następujące. Zjawiska są wywołane przez rodzaj giętkich łodyg, podobnych do promieni, wychodzących z ciała medium. Są one źródłem objawów, lewitacji, ruchów stołu, stukania i wszelkich innych. Sensacyjne obserwacje, nieprawdaż? Przeciwnicy spirytyzmu wyjaśniają zjawisko telepatii ze zjawami w ten sposób, że zjawy te są projekcjami osoby, która je widzi lub słyszy. Projekcjami ujawnianymi przez fale, wysłane z jakiejkolwiek przestrzeni. Fale psychiczne mogą być w tym wypadku porównane do fali elektrycznej, która w miejscu odbiorczym porusza aparat, zdolny do odtworzenia ruchów aparatu wysyłającego. Ale punktem ciemnym jest tu zagadnienie, w jaki sposób, poza oczywiście czystą halucynacją, można na zewnątrz siebie uczynić projekcję figury mającej własne, obiektywne istnienie. Czy doświadczenia Crawforda i innych prowadzą nas ku ostatecznemu wyjaśnieniu zagadki? Nie sądzę, by nauka miała odwagę wkroczyć na tę drogę. Nie trzeba kroczyć tak prędko. Jesteśmy w świecie pełnym niepewności. I to nam wyjaśnia ten, o którym już wspominałem. Dr Gustav Żyli, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego. Dr Żyli przyjmował mnie kilkakrotnie z wielką uprzejmością w jednym z laboratoriów Instytutu przy Alei Nil. Tu następuje przypis. Instytut Metapsychiczny, założony przez inicjatora światłego i szlachetnego, pana Jeana Meyera, pracuje pod kierownictwem kompetentnej elity. Prezesem honorowym jest Karol Richer, prezesem profesor Santo Liquido, członkami pani de Gramont, Karol Flammarion, doktor medycyny Calmette, Tézier, Gabriel Delan, Roche, Zamiel i inni. Dyrektorem dr Żyli. Koniec przypisu. W twarzy doktora Żyli uderzyły mnie przede wszystkim jego oczy. Duże, wystające, ponure i błyszczące. Spojrzenie ma niezwykle przenikliwe, ale, mimo to, jakby owiane mgłą. Nieco posępne i zachmurzone, jakby żyła w tym spojrzeniu wieczna tajemnica. Słowem, jest to spojrzenie fascynujące, a przytem na twarzy wielce poważnej ukazuje się niekiedy uśmiech prawdziwie czarujący, głos czysty i sposób wyrażania się zdecydowany. Rozmowa z nim wprowadzi nas w sedno rzeczy. Rozdział 4. Dr Gustav Żyli. Nie chodzi nam, nieprawdaż, o studium historyczne lub o krytykę materializacji. Pragnę jedynie pomóc w badaniach zjawiska, które, moim zdaniem, wstrząsa podstawami fizjologii. Procesy materializacji można sprowadzić do następujących. Pierwsze, z ciała medium wydobywa się substancja bezpostaciowa lub wielopostaciowa. Drugie, substancja ta przedstawia się rozmaicie, na ogół w postaci organów mniej lub więcej złożonych. Substancja wydziela się z medium bądź w postaci gazu lub pary, bądź w formie płynnej lub stałej. Najczęstsza jest forma gazu. Wokół medium zbiera się rodzaj widocznej pary, rodzaj mgły, złączonej z medium jakimś węzłem z tej samej materii. Następnie odbywa się zgęszczenie substancji w różnych miejscach tej mgły. Miejsca zgęszczenia przybierają formę organów, które rozwijają się bardzo szybko. Bardziej dla nas uchwytną jest substancja w formie płynnej lub stałej. Kształtowanie się jej odbywa się bardziej powoli, pozostaje ona dłużej w formie bezpostaciowej i pozwala na pilniejszą obserwację. W tej formie zauważona była u wielu mediów, zwłaszcza przez Schrenck-Notzinga i Crawforda. U medium Ewy Carrier substancja stała tworzyła się z niezwykłą siłą. Dzięki uprzejmości pani Bison robiłem doświadczenia z Ewą w ciągu 18 miesięcy, u niej lub w moim laboratorium. Badałem również inne media, które dały mi te same objawy.
Obecnie śledzę doświadczenia z panem Frankiem Kluskim razem z profesorem Carolem Richet i A. de Gramont. Wyniki zostaną bezzwłocznie ogłoszone. Materializację widziałem, dotykałem, fotografowałem. Śledziłem zjawisko od pierwszej do ostatniej chwili. O realności zjawiska nie mam prawa wątpić. Sposób wywołania materializacji jest bardzo prosty. Medium wprowadzone zostaje bądź w stan sztucznej hipnozy, stan lekki, lecz wywołujący niekiedy niepamięć osobowości, bądź w stan transu gwałtownego. Czasem umieszcza się medium w ciemnym pokoju. Ciemność ma jedynie na celu uchronić medium od wpływów niepokojących, zwłaszcza od wpływów światła. Inne części pokoju mogą być wystarczająco oświetlone. Zabezpieczamy się nadto przeciw możliwościom jakiegokolwiek oszustwa. Medium rozbiera się całkowicie i ubiera w płaszcz zapięty. Ręce medium są przez cały czas widoczne. W pokoju jest światło zupełnie wystarczające. Słowem, nie ma możliwości oszustwa. Do pana Kluskiego nie zastosowaliśmy specjalnego kostiumu, lecz środki kontroli, jak to opisałem w sprawozdaniu w bulletin do Institute Metapsychique, były jeszcze bardziej surowe. A oto jak się zjawisko rozwija. Zrazu czuje się silny zapach ozonu. Zapach ten, podobny do zapachu w gabinetach radioskopii, odczuwa się przed jakimkolwiek objawem, często w chwili rozpoczęcia seansu. I to się powtarzało we wszystkich naszych doświadczeniach. Zapach powstawał szybko i równie szybko znikał. Widzimy tedy parę, lekko fosforyzującą, rodzaj mgły okalającej medium, zwłaszcza ponad głową. Jednocześnie zjawiają się światełka, przeważnie liczne i krótkotrwałe. Czasem trwają dłużej i wówczas robią wrażenie świecących miejsc niewidocznych niekiedy organów, na przykład końców palców. Wreszcie, kiedy proces materializacji kończy się, widzimy ręce lub twarz całkowicie sformowane. Ale nie wyprzedzajmy rzeczy. Światełka były zjawiskiem dominującym w naszych doświadczeniach z panem Kluskim. Zjawiają się nawet na nieudałych seansach. Najczęściej pod postacią smugi pary białej i lekko świecącej, a forma ich zmieniała się ustawicznie jak mogła. To tu, to tam ukazują się miejsca bardziej błyszczące, tak jak w połyskującym szkle. Zjawiska powstają po upływie różnej długości czasu. Niekiedy szybko, niekiedy po godzinie lub później. Zrazu medium silnie cierpi. Ewa wydaje krzyki przypominające poród. Krzyk i skargi słabną w chwili ukazania się zjawiska. Znikają, gdy zjawisko jest już sformowane. Franek Kluski nie skarży się i nie jęczy. Jego ręce pozostają wrażliwe i ciepłe. Ma jedynie przyspieszony oddech. Franek nie zdradza żadnych objawów czuciowych, ruchowych, naczyniowo-ruchowych, bezpośrednich, skonstatowanych u Ewy i większości innych mediów. Lecz przeciwnie, odczuwa silną reakcję po seansie. System nerwowy ujawnia znużenie i zarazem podniecenie. Bezsenność po seansie jest regułą. Niekiedy wielokrotne wymioty z krwią zmuszają go do wstrzymania się na jakiś czas od seansów. I to panu wyjaśni, czemu nie możemy doświadczać go zbyt często dla zaspokojenia naszej choćby najbardziej uprawnionej ciekawości. Zjawienie się substancji poprzedzają zwykle białe krążki wielkości 5-frankowej monety, ukazujące się to tu, to tam na ubraniu medium, najczęściej po stronie lewej. Następnie substancja właściwa zaczyna się wydzielać z całego ciała medium, zwłaszcza z głowy, ust i rąk. Substancja wygląda rozmaicie, czasem jak pasta, czasem jak liczne nitki, czasem jak sznur różnej grubości, jak proste i ostre promienie, czasem jak szeroka wstążka, jak błona, to znów jak cienkie płótno o różnych i nieregularnych konturach. Ilość substancji jest również rozmaita. Czasem minimalna, czasem ogromna. Zdarza się, że pokrywa całe medium jak płaszczem. Widoczność jest słabsza lub silniejsza. Kolor biały jest najczęstszy, ale bywa i czarny, i szary. W dotknięciu daje wrażenie zależne od jej formy. Kiedy się rozpływa, wydaje się miękką i elastyczną.
kiedy zaś ma formę sznurów, jest twarda i sękowata. Niekiedy odbieramy wrażenie, jakby przęca musnęła naszą rękę. Substancja jest ruchoma. Rozwija się powoli, wznosi się, spływa, chodzi po medium, po ramionach, plecach, kolanach, prześlizguje się jak gad. Słowem, dwie są zasadnicze postacie substancji. Substancja stała lub płynna i substancja gazowa. W doświadczeniach z Ewą otrzymywaliśmy najczęściej, niemal zawsze, substancję stałą, u większości zaś mediów przeciwnie. Wydają substancję prawie zawsze w postaci pary. Wszyscy doświadczający zauważyli, że substancja, tak wydzielona z ciała medium, nie tylko jest czująca, lecz jej czuciowość łączy się z czuciowością medium. To ostatnie odczuwa boleśnie każde dotknięcie. Jeśli dotknięcie jest silne i przydługie, medium odczuwa ból jak uderzenie w nagie ciało. Tu następuje przypis. Franek interesuje się zjawiskami, obserwuje je, często choć nie zawsze zachowując pełną świadomość podczas procesu materializacji. Koniec przypisu. Substancja jest wrażliwa nawet na promienie świetlne. Światło, zwłaszcza gwałtowne i nieoczekiwane, wywołuje dotkliwe wstrząśnienie medium. Czasem jednak jest rozmaicie. Światło dnia nie wywołuje żadnego efektu. Światło magnezjum powoduje wzdrygnięcie się medium, ale daje się znieść i pozwala na fotografowanie. Substancja, słowem, zdaje się mieć nieufność bezbronnej istoty. Obawia się dotknięcia, gotowa każdej chwili ukryć się z powrotem w ciele, z którego się wydostała. Przechodzę teraz do rodzaju objawów. Są najbardziej rozmaite. Czasami są to formacje nieorganiczne i nieokreślone, lecz najczęściej organiczne, różne w całości i, by tak rzec, w wykończeniu. Wie pan, że różni badacze opisywali materializację całkowitą, czyli istoty mające wszystkie części żywotne żyjących, bijące serca, oddychające płuca i tak dalej. Niestety, nigdy podobnego zjawiska nie widziałem. Natomiast wielokrotnie widziałem postać całkowitą danego organu, na przykład palca, ręki, twarzy. W wypadkach najdoskonalszych organ zmaterializowany miał wszystkie własności biologiczne organu żyjącego. Widziałem doskonale sfosforowane palce z paznokciami. Widziałem ręce z kośćmi i żyłami, głowę, której kości dotykałem pod rodzajem owłosienia, twarze ludzkie całkowicie sformowane. W większości wypadków te zjawy formowały się pod moim okiem, od początku do końca. Jak to pan widzi na tej fotografii, która przedstawia dobrze sformowaną głowę na ramieniu Ewy, zjawy są często mniejsze niż w naturze. Są to jakby miniatury. Tak samo w doświadczeniach z Frankiem. Sądzi on, że to pomniejszenie wynika ze zmęczenia lub niezdrowia medium. Kiedy czuje się dobrze, materializacje mają wielkość naturalną. Niedawno na seansie odbytym w Warszawie, dokąd wybrałem się razem z nim, otrzymaliśmy dwie figury naturalnej wielkości. Franek czuł się dobrze, był wypoczęty i pełen sił. Przypominam, że przez cały czas zjawisko pozostaje w widocznym związku fizjologicznym i psychologicznym z medium. Każde wrażenie wywarte na substancji, ektoplazmie, odbija się na medium. Ektoplazma jest właściwie samym medium. Uległem częściowej eksterioryzacji. Doświadczenia robione tej zimy z Frankiem Kluskim potwierdzają najzupełniej wyniki osiągnięte z Ewą, nadto dały nam nowe zjawiska. Kontrola była jeszcze surowsza. Medium nie wchodziło do ciemnego pokoju, lecz pozostawało między nami. Mieliśmy zjawy twarzy i członków, z których mogliśmy robić odlewy. Mieliśmy również materializację zwierząt. Na scenie 20 listopada 1920 roku jeden z nas poczuł wielki obrośnięty łeb, opierający się ciężko na jego prawym ramieniu. Był to rodzaj łba wielkiej małpy. Jeden z uczestników podniósł rękę, tajemnicze zwierzę chwyciło rękę i długo ją lizało. Język miało długi i miękki. Niestety Franek zachorował, co nas zmusiło do przerwania seansu, zanim zdążyliśmy zrobić zdjęcie fotograficzne. Doktor Żyli przytoczył mi ponadto szereg szczegółów, których rozgłoszenia jeszcze sobie nie życzy. Następnie pokazał mi odlewy z gipsu i wydrążenia w parafinie,
otrzymane przez materializację. Małe rączki, dobrze sformowane, nogi, dolną część twarzy z otwartymi wargami. Trzeba przyznać, że jest w tem coś zdumiewającego. Tu następuje przypis. Odlewy otrzymane są w następujący sposób. W sąsiedztwie medium przygotowana jest wielka miednica z parafiną, utrzymaną w stanie płynnym przez kontakt z gorącą wodą, na której pływa miednica. Kiedy odbywa się materializacja organu, widoczna lub niewidoczna, działa się to na wszelki wypadek, zwracamy się doniosłym głosem do zjawy, podświadomość medium, by organ ten pogrążyła w miednicy. I organ, na przykład ręka, pogrąża się tam wielokrotnie. Tworzy się wówczas naokoło tej ręki rodzaj rękawiczki, około 1 mm grubości. Po seansie rękawiczka jest pusta, ręka znikła, ektoplazma wróciła do ciała medium. Pozostaje tylko oblepić parafinę gipsem, po czym parafinę wydobyć przez wypłukanie odlewu w gorącej wodzie. Koniec przypisu. Takie są fakty, podkreśla dr Żyli. Czy można już dać jakieś wyjaśnienie? Próbowałem to uczynić w moim dziele Od nieświadomego ku świadomemu i nie będziemy się w tej chwili na tym przedmiocie zatrzymywać. Powiedzmy tylko, że spostrzeżenia te nasuwają dwa wnioski. Pierwszy dotyczy psychofizjologicznej konstytucji jednostki. Na podstawie faktów metapsychicznych sądzę, że pojęcia biologii klasycznej są błędne. Indywiduum nie wydaje się już zwykłym kompleksem komórkowym, lecz jego życie uwarunkowane jest przez dynamizm wyższego rzędu. Świadomość nie może już być sprowadzona do funkcji mózgu. Istota żyjąca jest dynamopsychizmem. Kompleks komórkowy jest produktem ideoplastycznym tego dynamopsychizmu. Tu następuje przypis. Co oznacza wyraz ideoplastyka? Modelowanie materii żyjącej przez ideę. Koniec przypisu. Wszystko wskazuje na to, że organizm nie jest źródłem ducha, lecz jego przejawem, produktem ideoplastycznym dynamopsychizmu. Wniosek drugi dotyczy ewolucji. Lecz tu, nieprawdaż, wykraczamy poza granice, które pan sam zakreślił. Widzi pan, jak olbrzymie problematy stawia sobie metapsychika. Daje już pierwsze elementy wielkiej nauki. Nie ma niepoznawalnego, jest tylko nieznane. Zjawiska meteorologiczne najprostsze były przez naszych przodków przypisywane siłom nadprzyrodzonym. Dziś należą do dziedziny nauki. Tak samo będzie kiedyś z wielkimi prawami życia i przeznaczenia, wszechświata i jednostki. Czy mogę, doktorze, o coś zapytać? Co sądzi pan o dematerializacji zwierząt? Nigdy nie widziałem nic podobnego. Byłoby to bardzo zastanawiające. Czemu? Jest to zupełnie możliwe, skoro stwierdzamy dematerializację częściową samego medium. Nie ma aż cudu. Ten wyraz winien być z naszej mowy usunięty. A jednak próba doświadczeń tego rodzaju ze zwierzętami byłaby bardzo interesująca. Tak, i niewątpliwie zajmiemy się tym. Zdaniem moim nie ma żadnej różnicy pomiędzy naturą człowieka i zwierzęcia. Dojdziemy do wyjaśnienia różnych zjawisk również u zwierząt. I wyjaśni się sprawa koni w Elberfeldzie? Znajdziemy je. Niech pan nie wątpi. A teraz, doktorze, jaki jest związek tego wszystkiego ze spirytyzmem? Po prostu nie wierzę mu. Ale nic nie wiem. Stoimy u progu nowej nauki, która niewątpliwie nic nam nie powie nowego w latach najbliższych. Nie jestem przeciwnikiem hipotezy spirytystycznej. Jednak, i na tym zakończę, niech mi pan pozwoli powiedzieć. W Paryżu grasuje obecnie prawdziwa epidemia materializacji. Mam obowiązek ostrzec przed niebezpieczeństwem. Te pseudozjawiska są ordynarną imitacją zjawisk rzeczywistych, które panu opisałem. Scena jest zawsze ta sama. Zbiera się kółko uczestników w całkowitej ciemności, w środku hipnotyzer, w rogu pokoju, na fotelu, zawsze w pewnym oddaleniu od reszty towarzystwa, człowiek hipnotyzowany, zupełnie swobodny w ruchach i bez żadnej kontroli. Słodka muzyka upaja obecnych, rozchodzą się subtelnie perfumy. Hipnotyzer usypia osobnika. Kiedy trans jest dość głęboki, rozpoczynają się zjawy. Coś rzuca kwiaty na obecnych,
Biały papier pokrywa się pismem, czasem ekrany się podnoszą i oświetlają coś nieokreślonego, co wydaje się pokryte muślinem. Przy dobrej woli widzi się czasem twarz ludzką. Jeśli zbiorowy poziom naiwnej ufności na to pozwala, zjawa zbliża się, ściska ręce, przemawia, pozwala wywołać w cudzysłowie materializację doskonałą i całkowitą. Zbyt doskonałą i zbyt całkowitą. Czemu możliwą jest ta żałosna i monotonna komedia? Z dwóch powodów. Niekompetencji lub oszustwa organizatorów i braku zmysłu krytycznego wśród uczestniczących. Do czego posunąć się może naiwność publiczności? O tym świadczy scena następująca. Pewna pani, która straciła na wojnie syna, widząc zbliżający się ku niej ekran, woła: "Czy to ty, Emilu?" Ekran pochyla się, co w języku ekranów znaczy "tak". Dama płacze. Towarzystwo jest wzruszone. Magnetyzer zabiera głos. "Jeśli to ty, Emilu, daj matce kwiaty. Pocałuj ją i podnieś się". Ekran wznosi się i pochyla, dotykając głowy damy, po czym padają na nią kwiaty. Wreszcie podnoszą się dwa ekrany, otwierając jakąś nieokreśloną, znajdującą się między ekranami białą kolumnę. Biedna matka zanosi się od płaczu. Lecz kiedy po skończonym seansie zapytałem, czy poznała swego syna, rzekła: "Nie, panie, on nie był dość zmaterializowany". Prawdziwe materializacje w niczym nie są podobne do tych pożałowania godnych scen, które zdradzają tyleż ignorancji, co bezczelności. Materializacja, zjawisko w metapsychice tak doniosłe i stwierdzone, jest zarazem bardzo rzadkie i trudne do osiągnięcia. W każdym razie nieprawdą jest, że wymaga całkowitej ciemności. Świetne objawy otrzymywano przy łagodnym świetle. Tak samo nieprawdą jest, jakoby kontrola utrudniała wywołanie zjawiska. Notowania, zwłaszcza fotografie, ważenie, odbitki, powinny być zawsze czynione. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie mamy pretensji do jakiegoś monopolu doświadczeń w naszych laboratoriach. Komukolwiek uda się, rzecz niestety tak rzadka, spotkać prawdziwe medium, niech zeń korzysta i niech się uczy. Lecz seansy amatorskie, pozbawione wszelkiej wartości naukowej, są pożałowania godne i pod każdym względem niebezpieczne. Niejeden uczony, niejeden badacz rzetelny odwrócił się od naszych badań, kiedy choć raz jeden wziął udział w tych żałosnych parodiach. Rozdział 5. Conan Doyle. A oto teraz zagadnienie postawione przed nami w formie całkiem ścisłej. Po pierwsze, większość tajemniczych zjawisk uznano jednomyślnie jako objawy własności psychicznych człowieka lub kontaktu międzymózgowego ludzi żyjących. Po wtóre, co do małej ilości zjawisk istnieje niezgoda. Jedni, niespirytyści, uważają, że mogą to być objawy sił psychicznych ludzi żyjących. Drudzy, spirytyści, widzą tu manifestacje psychiczne sił zmarłych. Czy na poparcie swej tezy spirytyści przytaczają dowody? Tak, zjawy zmarłych. Spór toczy się więc wokół niektórych faktów, a obydwie strony prowadzą dyskusję o wartości dowodów. Na terenie spostrzeżeń Gabriel Delau mówi na przykład: "Proszę dać inne wyjaśnienie niż nasze następującego faktu. Pani Desperance, doskonałe medium, robiła doświadczenie w Gotenburgu, w Szwecji, z profesorami Aksakowem i Butlerowem. Podczas jednego z seansów znalazła się nagle wobec ducha, który przedstawił się jako Sven Stromberg, włościanin szwedzki, który wyemigrował do Kanady i umarł w New Sztokholmie, zostawiając tam żonę i dwoje dzieci. Pani Desperance zapisała wszystkie jego słowa. Nikt z obecnych nie znał tych faktów. Pan Fideler, u którego odbywały się doświadczenia, zbadał sprawę w Kanadzie. Wszystkie szczegóły okazały się ścisłe". Odpowiedź. Fakt taki, zdaniem niespirytystów, nie dowodzi absolutnie niczego. Widzą w nim kontakt nieświadomego z nieświadomym i opierają się na następującym rozumowaniu naukowym.
prawdą jest, że faktu, o którym nam opowiadano, nie rozumiemy, ponieważ jednak w wielu wypadkach, absolutnie identycznych, stwierdziliśmy komunikację między żyjącymi, musimy wywnioskować, że i tu mamy do czynienia z takim samym zjawiskiem. Co do samej zjawy, nie przecząc jej obiektywnej rzeczywistości, co może być niekiedy stwierdzone przez fotografię, widzą w tym jedynie eksterioryzację materialną medium. I trzeba uznać, że w tej mierze doświadczenia doktora Julie, po doświadczeniach Crawforda, pani Bison, Schrenk Nutzinga, zdają się być zaczątkami całkowicie ścisłych demonstracji. A na terenie doświadczalnym? Ta sama niezgoda w interpretacjach. W roku 1906 w Paryżu odbywały się bardzo interesujące seanse z medium amerykańskim Millerem. Studiowali je Gabriel Delaunay i Gaston Méry. Jaki skutek? Delaunay twierdził, że były to zjawy zmarłych. Méry napisał: trzeba się zdecydować na niezrozumienie. Gdyby pan był u mnie, mówi jeszcze Delaunay, kilka dni temu, spotkałby pan tu Conan Doyle'a, który by panu pokazał fotografie zdjęte przezeń ze zjawy jego zmarłego syna. Przy pomocy medium? Oczywiście. Na co znów niespirytyści odpowiedzą: czytajcie, co pisze dr Julie. Zobaczcie, jaką wartość można przypisywać tego rodzaju materializacji. Odkrycie procesu materializacji zniesie ostatnie szańce spirytyzmu. Od siebie dodam, autentyczność tych fotografii nie jest bynajmniej kwestią rozstrzygniętą, a raczej, w moim przekonaniu, rozstrzygnięta jest w sensie ujemnym. Pisałem na ten temat do Conan Doyle'a, który w odpowiedzi przysłał mi znaną i głośną odbitkę. Fotografia ta, zdaniem moim i zdaniem wszystkich fotografów, do których się zwróciłem, jest prawdopodobnie oszukaństwem. Na twarzy zjawy są charakterystyczne linie i rysy, znane fachowcom przy wadliwym wywoływaniu kliszy i absolutnie niezrozumiałe, jeśli chodzi o ducha zmarłego. Oczywiście ani na chwilę nie kwestionujemy dobrej wiary pana Conan Doyle'a. Po prostu, jak tylu innych, został oszukany. Napisałem mu to najwyraźniej i otrzymałem następującą odpowiedź. Drogi panie Oizie, proszę, niech pan zwróci fotografię. Publiczność jest pełna ignorancji w tych rzeczach. Oszustwo jest tu wyłączone, ponieważ ja sam zdejmowałem i wywoływałem fotografię na kliszy, którą sam przyniosłem. Dobrze zauważyłem owe znaki, często widoczne na fotografiach psychicznych. Właściwie nie są to fotografie, lecz skotografie. Z greckiego skotos – ciemność. Zdejmowane bezpośrednio, a nie za pośrednictwem światła. Znaki pochodzą prawdopodobnie z ekranu psychicznego. Mamy już całą literaturę tego przedmiotu, lecz jest może źle zrozumiana i na to nie ma rady. Oddany panu Arthur Conan Doyle. Czyli innymi słowy, niech pan nie stara się zrozumieć. A właśnie o to mi chodzi. Chcę zrozumieć. Otóż ekrany, znam to dobrze, nie grają tu żadnej roli. Można by dać następujące wyjaśnienie. Twarz zjawy była ideoplastyczną formacją ektoplazmy medium, doświadczenia Julie, które w tym przypadku mogło jak najściślej urobić sobie obraz na podobieństwo absolutne, łącznie ze znakami, fotograwiury, widzianej w piśmie ilustrowanym. Lecz w tym wypadku nie ma już kwestii ducha zmarłego. A więc? Lecz podążajmy dalej. Kiedy się chce mówić o spirytyzmie, słychać zaraz uwagi. Oho, będzie pan opowiadał bajeczki. Rzeczywiście, bajeczek o duchach jest mnóstwo. Ale mogę ich nie opowiadać, bowiem ukazała się obecnie książka, która zawiera je wszystkie. Śmierć i jej tajemnice Camilla Flammarion. Setki, w cudzysłowie, bajeczek. I można dodać, że dzieło to nie zawiera nic ponadto. Są przy tym świetnie dobrane, bowiem pan Camille Flammarion jest wielkim artystą. A jeśli chodzi o wnioski, sam autor żadnych jeszcze nie wysnuł. Imię Camilla Flammarion jest jednym z tych, które zostało przywłaszczone raz na zawsze przez najgorętszych zwolenników spirytyzmu. Znakomity astronom otrzymuje tysiące listów i słów uznania. Jest on dla spirytystów całego świata jednym z najbardziej czczonych kapłanów. Taki stosunek mocno mnie zawsze dziwił,
gdyż w ostatnim dziele o tych rzeczach, Nieznane siły naturalne, z roku 1906, pan Flammarion pisał, co następuje. W obecnym stanie naszej wiedzy nie możemy zdać sobie sprawy, w jaki sposób nasz duch, świadomie czy nieświadomie, może podnosić mebel, wystukiwać, formować rękę czy głowę, dawać zdjęcia. Lecz wszystkie te fakty należą do dziedziny ludzkiej i dość pospolitej. Strona 561. Dusze zmarłych? Dalecy jesteśmy od dowodów. Niezliczone doświadczenia, jakie robiłem od lat z górą 40, przekonały mnie, że przeważnie żadnego wystarczającego dowodu nie można było zdobyć. Istota wywołana znika, kiedy ją się usiłuje całkowicie wydobyć. Strona 583. Badania zostawiają w końcu całkowitą niepewność i nieznane siły psychiczne, zjawy, znikające figury, wszystko to jest nieuchwytne nawet dla myśli. Strona 589. Zjawiska, z którymi naszych pięć zmysłów jest związanych bardzo niedoskonale, są manifestacją wszechdynamizmu. Strona 599. I tak dalej, i tak dalej. W trakcie cytatów następuje przypis. Tak samo nie możemy zrozumieć, w jaki sposób elektryczność wywołuje dziwne zjawiska opisane przez pana Flammarion w książce Kaprysy Piorunu. Przesuwanie przedmiotów bez poruszenia przez kogokolwiek, klucze wyjęte z drzwi i włożone do buta, dzwonki dzwoniące, zatrzymane zegary, szkło delikatnie postawione na ziemię, kapelusz rzucony na 10 kroków bez najmniejszego wietrzyku, kobieta rozebrana, ubranie zawisłe na drzewie, odrzucone daleko kamienie ważące setki kilogramów, zgaszone lub oświetlone lampy elektryczne, gwóźdź wyrwany z kanapy i przeniesiony na dach, wszystkie kałamarze w biurze kolejowym, figanierii osuszone, przy tym bez śladu dawnego atramentu, i tak dalej, i tak dalej. Duchy nie robią nic lepszego, pisał później pan Flammarion w pracy Wokół śmierci. Koniec przypisu. Dziwiło mnie, że po takich wnioskach pan Camille Flammarion może być nadal przytaczany jako gorliwy obrońca spirytyzmu, ponieważ tom pierwszy i drugi, Śmierci i jej tajemnicy, przynoszą nam znowu serię bajeczek, zawsze zresztą tych samych, w większości dziecinnych, dawnych i nieskontrolowanych, chciałem mieć czyste sumienie i pewnego dnia udałem się na Avenue de l'Observatoire. Rozdział 6. Camille Flammarion. Byłem najpierw przyjęty w słynnym salonie, nieraz przez mistrza opisanym, przez panią Flammarion. Zaraz przy pierwszych słowach odrzekła mi żywo. Ma pan zupełną słuszność, chcąc wreszcie wyjaśnić kwestię zjaw, a zwłaszcza jeśli pan zamierza powstrzymać tę falę rzekomych objawów spirytystycznych, która zalewa już tyle mieszkań, gdzie uczyniono by stokroć lepiej, gdyby zajęto się czymś innym. Mój mąż bynajmniej nie jest spirytystą. Obecnie zajmujemy się doświadczeniami tej kategorii, jaka absorbuje naszego przyjaciela, doktora Julie. Medium Ewa przychodzi tu co tydzień. Mieliśmy z nią objawy nadzwyczajnie interesujące. Z końca jej palców ręce niosła wyciągnięte przed sobą, wydzielała się jakaś masa, rodzaj śluzu. Szedł z tego jakiś dziwny i nieprzyjemny zapach. Rzecz odbywała się przy świetle. Zapewniam pana, że wszelkie oszustwo jest tu wyłączone. Dotychczas, tak samo jak doktor Julie, nie osiągnęliśmy nigdy zjaw figur. Mąż mój powie też panu, że nigdy nie widział materializacji całkowitej, zorganizowanej. Ale oto on. Ukazał się mistrz, zawsze pogodny i wesoły. Posłuchajmy, co mówi. Mam nadzieję, drogi kolego, że nie przyszedł pan domagać się, bym wypowiedział coś zupełnie zdecydowanego. Tego bym nie potrafił. Zacząłem pracować w tej dziedzinie w roku 1862. 60 lat szukam. Dziś mogę panu tylko jedno powiedzieć. Nic nie wiem i niczego nie rozumiem. Jedno wydaje mi się jasnym, że w ogromnej większości wypadków mamy do czynienia z sugestią, świadomie lub nieświadomie, wywieraną przez umysł na umysł. W pewnych wypadkach wyjaśnienie to zdaje się być niewystarczającym. A więc, czym je zastąpić?
Nie wiem, czy medium działa samo przez się, czy zjawiska różnią się od medium. Po 60 latach badań nie wiem nic. Pisałem w roku 1899. Wpływ jednego umysłu na drugi w przestrzeni, zwłaszcza w wypadkach śmierci, przenoszenie myśli czy sugestie nie są bardziej interesujące niż wpływ magnezu na żelazo, wpływ księżyca na morze, niż przenoszenie głosu ludzkiego za pomocą elektryczności. Cóż zresztą powiedzieć dzisiaj, kiedy już mamy telefon bez drutu? Tu oto, w tych tekach, mam zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów. Żeby pan wiedział, ile tam jest głupstw. Kiedyś powiedział mi mój przyjaciel Alexander Dumas. Tak, ziemia, niebo, gwiazdy, firmament, nieskończoność. Człowiek jest przytłoczony, ale istnieje nieskończoność jeszcze bardziej zdumiewająca. Nieskończoność głupoty ludzkiej. W tym momencie w książce następuje przypis. Camille Flammarion pisał niedawno. Na ogół ludzie są głupi. Na 1,6 miliarda istot ludzkich, zamieszkujących naszą planetę, tych, którzy studiują i poświęcają się nauce, może być ogółem na całym globie jakieś 50 tysięcy, z czego 6 tysięcy we Francji. Cytat z pracy Przed śmiercią, strona 28. Koniec przypisu. Chciałbym, żeby wszystko zaczęto badać od początku. Tak właśnie czynię. Obecnie przyjmujemy codziennie medium Ewę. Widziałem tu oto, w tym rogu, na tym krześle, eksterioryzację materii, tak ściśle opisaną przez doktora Julie. Cóż to jest? Cóż to za nowa, nieznana substancja? Nie wiemy. Ale stwierdzamy, fotografujemy, zapisujemy. Inni niewątpliwie, po upływie pewnego czasu, znajdą to, czegośmy nie znaleźli. Mistrzu, wie pan oczywiście, że są spirytyści, amatorzy, współrozmówcy stołów, zasłaniają się zawsze pańskim wielkim autorytetem, twierdząc o istnieniu duchów. Nie mają racji, a jeżeli widzieli duchy, ręczę panu, że są bardziej zaawansowani ode mnie. Mają pod tym względem szczęście. Ja duchów nigdy nie widziałem, a przecież bardzo bym chciał. Przeszliśmy do gabinetu. Camille Flammarion pokazuje mi umieszczone w kącie zasłony, które tworzą mały gabinecik. Tu oto zasiadały najsłynniejsze media. Ile wspomnień, ile oszustw i szalbierstw. Tu następuje przypis. Mogę oświadczyć, że wszystkie głośne media przeszły przez mój salon przy Avenue de l'Observatoire i że prawie wszystkie przyłapałem na oszustwach. Camille Flammarion, Nieznane siły naturalne, tom pierwszy, strona 90. Koniec przypisu. Ile w cudzysłowie zjawisk, które niczego nie dowiodły. Czy mistrz odgadł moją myśl? Nie wiem, ale wydawało mi się, że uśmiechnął się jakoś dziwnie. A jednak tu, na biurku, zapisane papiery i rękopis trzeciego tomu dzieła po śmierci. Mistrzu, mówię, właśnie po tym tomie trzecim tyle się spodziewają. Nic tu nie znajdą. W tym miejscu następuje przypis. Zobaczymy dalej nieporozumienie, które wywołał pan Camille Flammarion z powodu tych czterech wyrazów. Koniec przypisu. Nie wiem nic. Mam tylko jedno przekonanie, że my, żyjący, mamy duszę, że poza naszym ciałem istnieje żywot psychiczny, obdarzony specjalnymi własnościami, których większość jest nam nieznana, przy tym zdolny do działania poza naszym organizmem w sposób dla nas niewiadomy. Nie istnieją dlań ani czas, ani przestrzeń. Albo powiedzmy, nie ma wspólnej miary dla materii, przestrzeni i czasu, których ścisłego wyobrażenia nie posiadamy. Nasze komórki mózgowe działają w nieświadomości. Jesteśmy złączeni ze wszystkim, co istnieje, ze wszystkimi siłami naturalnymi, przez nierozerwalną sieć fal i wibracji i sama myśl jest siłą działającą w przestrzeni. Poza tym żadnego dowodu. W pierwszych dwóch tomach pańskiego dzieła zajmował się pan właśnie istnieniem duszy, różnej od ciała. Czy mogę na ten temat zadać parę pytań? Słucham pana. Przede wszystkim, co pan myśli o zwierzętach? To samo. Sprawa oczywista.
Stwierdzono fakty psychiczne u zwierząt takie same jak u ludzi. Tu następuje przypis. A więc, kiedy zabijemy muchę, dusza z niej wychodzi. Przypominam, że Alfred Weil obdarzał szczyptą świadomości atomem świadomości każdą naszą molekułę. Wszystkie molekuły. Alfred Binet sądzi, że można infuzjorom przypisać zdolność czucia i rozumowania i tak dalej. Koniec przypisu. Stwierdzono fakty psychiczne u zwierząt takie same jak u ludzi. Są one naturalnie rzadsze. Oto przykład. Jeden z moich kolegów, mieszkający w Szwajcarii, miał psa, którego bardzo lubił. Miał go zawsze obok siebie, przy pracy w biurze. Pewnego razu, wracając z podróży, wszedł do biura sam, bez psa. Wtem nagle drzwi się otwierają, ukazuje się pies ze smutnym wyglądem. Woła go. Pies patrzy trwożliwie i znika. Przyjaciel poszedł do mieszkania i dowiedział się, że pies nie wrócił do domu od poprzedniego dnia. Niespokojny, telefonuje do dozoru miejskiego, opisuje szczegółowo swego psa i dowiaduje się, że pies jego przed chwilą zdechł. Oto charakterystyczny fakt telepatii pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. Znam jeszcze kilka innych. Dziękuję panu, mistrzu, za to interesujące opowiadanie. Teraz drugie pytanie. Istnieje dla spirytystów, mam na myśli tych, którzy rozumują i badają, kwestia o wiele trudniejsza do rozwiązania. Kwestia ubrania. Przypuśćmy, że duch zmarłego może odtworzyć swoje ciało. Dobrze. Ale obuwie, ubranie, bielizna? Ma pan słuszność. Niech pan przeczyta napis na tej tece. Kwestia ubrania. Tą właśnie kwestią zajmuję się w tomie trzecim. Nie wiem dobrze, jak ją postawię, bo nie znam rozumnej odpowiedzi. Ciało ducha winno by być nagie. W naturze nie ma wstydu. Jest to uczucie konwencjonalne. Sztuczne. Podwójny fluid istoty ludzkiej z kapeluszem, rękawiczkami, okryciem, modną perfumą to coś śmiesznego i niezrozumiałego. Jeśli halucynacja, to sprawa jasna. Albo jeżeli żyjący materializuje swą myśl. Ale w wypadkach, kiedy istnieje materializacja realna, dająca się sfotografować, to już jest rzecz nie do wyjaśnienia. Powtarzam panu. Nie wiem nic, nic, nic. Mówmy o czym innym. A więc zaczęliśmy mówić o czym innym. W tym miejscu następuje przypis. Kwestia ubrania jest bardzo skomplikowana. Oto jej króciutki zarys. Chciałbym, żeby czytelnicy zdali sobie sprawę z charakteru dyskusji, która zajmuje spirytystów. W książce D'Olivera Loche, która narobiła tyle hałasu, zmarły jego syn, Raymond, tak jest tytuł książki, opowiadając o życiu, jakie prowadzi na tamtym świecie, oświadcza, że duchy mają taki sam wygląd fizyczny jak na Ziemi. Mieszka on w domu z cegły, zbudowanym na prawdziwej ziemi, okolonym drzewami i kwiatami. Nie odczuwa potrzeby jedzenia, ale twierdzi, że są duchy, które ten rodzaj potrzeb zachowali. Natomiast ciepło i chłód odczuwa, lecz tylko wówczas, kiedy dzięki medium wdziewa cielesną powłokę. By wyjaśnić ów materialny charakter życia zagrobowego, Raymond objawia, że duchy zużytkowują emanacje naszego światła. Gaz, eter, atomy, kondensują je, ustalają i dają im wygląd rzeczy ziemskich. Nie potrzeba dodawać, że to są w cudzysłowie kawały. Ale oto spirytysta bojujący, pan P. E. Cornillier, wydał broszurę pod tytułem Warunki życia po śmierci według Olivera Loche. Oświadcza, że za pośrednictwem swego medium otrzymał wiadomości uzupełniające. Jeden z interpelowanych duchów powiedział mu, że istotnie ubrany jest tak jak na Ziemi, ale że ubranie jego jest lżejsze, czyli zrobione z lżejszego materiału. Skąd się bierze ten materiał? Bierze go od krawców ziemskich, skąd materiał ulatnia się w drobnych cząsteczkach. Tak samo emanacje naszych domów służą duchowi dla budowy domów i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę dłużej zawracać wam głowy. Koniec przypisu. Wreszcie pożegnałem się z uczonym. Pani Flammarion raczyła odprowadzić mnie do drzwi. Pani, mówię uśmiechając się,
Mistrz nie powiedział mi jednak nic zdecydowanego. Wiem, co pan chce powiedzieć, ale pan nie zrozumiał. Mówię panu, że mąż mój nie jest spirytystą. Powtarzam, bynajmniej nie jest. Ukłoniłem się i wyszedłem. Nazajutrz czytałem w Revue Spirit dłuższy wywiad pana Camilla Flammarion o pewnej historii ducha, której na początku wywodu daje interpretację spirytystyczną i przy końcu niespirytystyczną. Obie w każdym razie znów nie wyjaśniają niczego. Rozdział 7. Nieporozumienie. Kilka dni po opublikowaniu powyższego wywiadu, to jest wywiadu wspomnianego w rozdziale 6, pan Camille Flammarion zaszczycił mnie pełnym werwy listem, który zamieściłem w opinię z następującymi komentarzami. Można było sądzić, i tak też sądziłem, może nie na podstawie słów znakomitego astronoma, bo na ogół były one w tej sprawie niewyraźne, lecz nade wszystko na podstawie kategorycznych twierdzeń pani Flammarion, że autor śmierci i jej tajemnicy nie jest spirytystą. Myliłem się. Omyłka, rzecz ludzka. Nie będę się w błędzie upierał. Pamiętajmy, że byłem ostrożny. Nie chcąc poddawać się własnym wrażeniom, rzekłem, wychodząc do pani Flammarion. Pani, mistrz nie powiedział mi jednak nic zdecydowanego. Wiem, odrzekła, co pan chce powiedzieć. Mówię panu, że mąż mój nie jest spirytystą. Powtarzam, bynajmniej nie jest. Oto w tem tkwił błąd. Pan Camille Flammarion pisze mi dzisiaj, iż twierdzi, że są duchy zmarłych. Bardzo jestem z tego oświadczenia zadowolony. Jak to już zaznaczyłem kilkakrotnie, nie chodzi tu o mój własny pogląd. Pragnę jedynie podać stan sprawy, spisując z jak największą ścisłością opinie autorytatywnych osobistości. Sądziłem, że pan Camille Flammarion nie jest spirytystą. Powiada mi, że jest spirytystą. Ogłaszam to z jednakową szybkością. Ale oto list. Drogi kolego, interesujące wywiady pańskie mają wielką ilość czytelników, do których i ja należę. Wspominając o dwóch pierwszych tomach mego dzieła, Śmierć i jej tajemnice, pisze pan, że nie doszedłem do żadnego wniosku. Niech mi pan pozwoli przytoczyć dla pańskich czytelników trzy ostatnie wiersze tomu pierwszego. Tom ten dowodzi istnienia duszy ludzkiej, niezależnej od cielesnego organizmu. Oto, jak sądzę, fakt zdobyty i najwyższej doniosłości dla każdej doktryny filozoficznej. I jeszcze ostatnie wiersze tomu drugiego. Druga część naszej trylogii przynosi dowody zjaw żyjących i zjaw ludzi zmarłych. Wiemy odtąd, że człowiek duchowy istnieje, że jest on względnie niezależny od człowieka materialnego. Ten ostatni umiera, pierwszy nie umiera. Czy nie widzi pan w tych słowach żadnego wniosku? Wybaczy znakomity autor listu, ale tu on z kolei popełnił mały błąd. Oto jak oddałem słowa mistrza. Mam tylko jedno przekonanie, że my, żyjący, mamy duszę, że poza naszym ciałem istnieje żywioł psychiczny, obdarzony specjalnymi własnościami, i tak dalej. Na co odrzekłem? W pierwszych dwóch tomach pańskiego dzieła zajmował się pan istnieniem duszy, różnej od ciała, i tak dalej. Lecz mniejsza z tym. Z powodu tomu trzeciego po śmierci, który kończę obecnie, miałem rzekomo powiedzieć, nie znajdą nic, nie wiem nic. Jeden z nas musiał śnić i zdaje mi się, że nie ja. Zobaczymy dalej. W tych zwrotach listu pana Flammarion, według pańskiego wywiadu, był pan u mnie kilka miesięcy temu. Możliwe, że na ten temat panu powiedziałem, mogłem też powiedzieć, i tak dalej, że pan Flammarion zachował dość mgliste wspomnienie naszej rozmowy. Co do mnie, rzecz zrozumiała, wszystko zanotowałem natychmiast. Bardzo mi przykro, ale podtrzymuję nadal te wyrazy. Nic tu nie znajdą, które pan Flammarion wyrzekł w odpowiedzi na moje zdanie. Mistrzu, właśnie po tym tomie trzecim tyle się spodziewają. Nieporozumienie mogło powstać w związku z kwestią życia zagrobowego.
Więc nie w związku z tą kwestią powiedział pan Flammarion owe 4 wyrazy. To możliwe. Zresztą tak twierdzi obecnie i to wystarczy, bym prosił pana Flammarion o przebaczenie. Wszelako całość jego dzisiejszego listu nie jest zredagowana w sposób tak jasny, by nie można było mi wybaczyć, że kiedyś nie uchwyciłem ściśle jego myśli. Czytamy dalej. Rozumiem dobrze pańskich w tych rzeczach sceptycyzm. Nie jest pan pod tym względem odosobniony. Nie wie się, co się zdobyło. Znajduje się pan w doskonałym towarzystwie Akademii Nauk z czasów Lavoisiera. Twierdziła, a było to jasne jak dzień, że kamienie nie mogą spadać z nieba z tej prostej racji, że kamieni w niebie nie ma. Uczone towarzystwo zmieniło od tego czasu swój pogląd. I pan zmieni. Według pańskiego wywiadu był pan u mnie kilka miesięcy temu, wówczas, kiedy robiłem doświadczenia nad materializacją z panią Bizon i jej medium Ewą. Bardzo możliwe, iż w tej sprawie powiedziałem panu, że nic nie rozumiem i że żadnego wyjaśnienia dać nie mogę. Mogłem też panu powiedzieć, że w doświadczeniach spirytystycznych jest dużo złudzeń, że przyłapałem media na oszustwie, że fałszywe pieniądze nie przeszkadzają istnieniu prawdziwych i że trudno nieraz rozróżnić animizm i spirytyzm. Ale stąd do słów, nic tu nie znajdą, nic nie wiem, w odpowiedzi na pańskie zdanie, po tomie trzecim spodziewają się najwięcej, większa jest przestrzeń niż od Księżyca do Ziemi. Wyjaśniłem już nieporozumienie, lecz dodam tu z szacunkiem. Drogi mistrzu, cóż to ma za znaczenie? Ma pan prosty sposób pogodzenia z panem całego świata przeciw mnie, ogłosić tom trzeci. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Niczego bardziej nie pragnę, niż być przez pana przekonany. Lew numidyjski, spadając z księżyca, nie był bardziej zdziwiony niż ja i wielu pańskich czytelników. Kiedy się mówi o spirytyzmie, trzeba się dobrze porozumieć co do znaczenia wyrazów i nie mieszać Paryża z Timbuktu. Przypomniał pan Aleksandra Dima, który mówił, że ogrom głupoty ludzkiej przekracza nieskończoność nieba. Ma się to wrażenie wszędzie, również pośród spirytystów. Puk, puk, puk. Drogi duchu, czy to ty, Napoleonie? Tak, czego chcecie? Niech pan będzie tak łaskawy i przyprowadzi Marię Pannę, bo chcemy otrzymać od niej wiadomości co do cudów w Lourdes. Puk, puk, puk. Czy Maria Panna? Nie, jest zajęta, ale oto Kleopatra. Znałem pewnego dobrodzieja, który nie tylko nie wątpił o autentyczności tej pukającej konwersacji, ale nawet radził swemu siostrzeńcowi, zdającemu egzamin, żeby się nie uczył swego przedmiotu, lecz po prostu zawierzył inspiracjom swego opiekuńczego ducha. Wiemy wszyscy, że pan Camille Flammarion umie świetnie opowiadać. I zgódźmy się, że to jest doskonała wada spirytyzmu. Jeśli to znaczy być spirytystą, to w takim razie mogłem panu oświadczyć, że nie podzielam takich złudzeń. Na Boga! Dlaczego to nie znaczy być spirytystą? Już nic nie rozumiem. Lecz badania metapsychiczne są czym innym. A więc zaraz się pogodzimy. Stanowią one cały świat. Jest to nowa nauka, którą trzeba studiować, jak astronomię, fizykę, chemię, jak wszystkie inne nauki. Tak, najzupełniejsza zgoda. Wydobyłem te właśnie zasadnicze słowa z ust mego rozmówcy. Wreszcie, zakończenie listu. Wręcz kapitalne. Kończę już ten list nieco przydługi, stwierdzając, wprost przeciwnie, że istnieją zjawy i duchy zmarłych, a nawet domy nawiedzane. Ale nie można w ciągu 5 minut poczynić niezbędnych przy poważnych badaniach rozróżnień. Przesyłam panu, drogi kolego, najlepsze życzenia dla dalszej pracy nad ankietą, która może wywołać interesujące dyskusje, skąd zabłyśnie światło. Camille Flammarion. Łatwo przewidzieć, że pan Camille Flammarion otrzyma od swych niezliczonych uczniów mnóstwo listów z zarzutami, które go skłonią do wyjaśnień. Już to zrobił. I wynika stąd, powtarzam, że omyliłem się w swoich wnioskach. Moim usprawiedliwieniem jest to, że podzieliłem opinię pani Flammarion w tej mierze. A więc sprawa załatwiona. Pan Camille Flammarion jest spirytystą. Znam dużo osób niezadowolonych ze znakomitego astronoma, gdyż, jak powiadają, nigdy nie wiedzą z całą ścisłością, co on myśli. Teraz już wiedzą. Lecz czy dopowiem do końca swoją myśl,
Obecnie zadaję sobie pytanie, czy nie otrzymam nowego listu pana Flammarion, który mi napisze, że jeszcze mniej zrozumiałem i że wcale nie jest spirytystą. Na tym nieporozumieniu mogło się zakończyć, lecz dnia 14 sierpnia ukazał się w Matin z woli pana Camilla Flammarion nadzwyczajnie jasny artykuł, który ściągnął na siebie uwagę. W tym miejscu następuje przypis. Dnia 7 maja 1899 roku, a więc dość dawno, pan Camille Flammarion w artykule zamieszczonym w Annales Politiques et Parlementaires pisał, że jego zdaniem duchem, który w Jersey rozmawiał z Victorem Hugo, był sam Victor Hugo. I dodał: sam byłem medium i Allan Kardec w książce Geneza zamieścił moje wywody, które podpisałem pseudonimem Galileusz. Były to naturalnie refleksy tego, co wiedziałem, cośmy w tej epoce myśleli o planetach, gwiazdach, kosmogonii. Niczego mnie te rzeczy nie nauczyły. Cytat z książki Nieznane siły naturalne, strona 69. Słowa te wywołały wielkie poruszenie w kołach spirytystów. Czy mistrz ich zdradza? Pan Flammarion odpowiedział, że nie zamierza bynajmniej zrywać z prawdziwym spirytyzmem i żeby poczekano na jego najnowszą książkę. Jakże podobny wypadek do obecnego. Otóż ukazała się potem książka Nieznane i problematy psychiczne. O tym, co zaszło, nie zawierała ani słowa. Ustęp o Wiktorze Hugo był po prostu usunięty. Koniec przypisu. Dnia 14 sierpnia ukazał się w Matin z woli pana Camilla Flammarion nadzwyczajnie jasny artykuł, który ściągnął na siebie uwagę. Matin z dnia 2 sierpnia pisał o mojej ankiecie w artykule wstępnym pod tytułem Czy umarli żyją? Po kilku dniach zamieścił interesujący list pana Gabriela Delau, w którym prezes francuskiej Unii Spirytystycznej oświadcza, że m.in. Flammarion nigdy nie był przez spirytystów uważany za swego. Wreszcie 14 sierpnia Matin zamieścił nowy protest pana Camilla Flammarion, gdzie znakomity astronom oświadcza, że życie zagrobowe może być obecnie naukowo udowodnione. Wywiązała się dyskusja z jednym z redaktorów Matin, podpisanym dr Ox. Flammarion dał mu wyjaśnienie uzupełniające. Dwie osoby, A i B, umówiły się pewnego dnia, że ta, która umrze pierwsza, da znać o swoim zjawieniu się poprzez uderzenie w lustro. Po niejakim czasie A podczas śniadania usłyszał nagle jakby pęknięcie lustra w jadalni. Kawałek lustra oderwał się, padł na podłogę i rozbił się. Niebawem A dowiedział się, do tej chwili nie wiedział, że B, którego stracił z oczu, umarł w domu, w którym to się wydarzyło. Oto według najnowszych medytacji znakomitego astronoma, chciałem napisać znakomitego spirytysty, ale już się obawiam, naukowy dowód komunikacji pomiędzy zmarłymi i żywymi. Nie będę się tu wdawał w jakąkolwiek ocenę. Doktor Ox zrobił to lepiej ode mnie. Chciałem tylko w imię bezstronności załączyć i ten dokument do naszych materiałów. I tutaj następuje przypis, czyli cytat z Matin z dnia 14 sierpnia 1921 roku, wypowiedź doktora Ox. Niejeden pomyśli, że zarówno ten, jak inne analogiczne fakty, przypuśćmy, że zdarzyły się istotnie, mogą być przypisane bardziej prostym przyczynom i że życie zagrobowe nie ma tu nic do czynienia. Jeśli nawet nie można wykryć żadnej przyczyny fizycznej, nie prowadzi to nas jeszcze do naukowego przekonania o działaniu zmarłych. Mamy w naturze ogromną ilość stwierdzonych zjawisk, których przyczyny fizycznej jeszcze nie wyjaśniono. Pozostaje nam ważny argument. Zbiegi okoliczności w tego rodzaju fakcie, o jakim opowiada nam pan Flammarion. Takie zbiegi okoliczności uderzają wielu ludzi, którzy jednak zapominają o wypadkach, kiedy zapowiedziane zjawisko nie odbywa się. A przecież takie wypadki są o wiele liczniejsze niż tamte, które jedynie bierze się w rachubę. Rachunek prawdopodobieństwa wskazuje, że zbieg okoliczności jest tylko zbiegiem okoliczności i przez przypadek zgadza się z daną zapowiedzią. Byłoby dziwnem, gdyby umarli, istotnie zjawiając się wśród nas, dawali znać o sobie tylko w sposób tak prostacki, jak pukanie w ścianę. Jeśli umarli zdolni są do gestów natury fizycznej, takich jak uderzenia, czemuż nie byłyby zdolne do innych, również fizycznych, lecz naukowo przekonywujących, na przykład podpis na papierze i temu podobne.
Można by przypuścić, że umarli bawią się przez zjawiska dezorientujące i mgliste. Czy nie jest to pewien brak szacunku dla zmarłych, jeśli upodobniamy ich do mistyfikatorów, którzy bawią się przez dawanie znać o sobie zawsze w sposób wątpliwy i wprowadzający nas w zakłopotanie? Naukowo mówiąc, nie ma dowodu życia zmarłych, tak samo jak nie ma dowodu, że życie zagrobowe nie istnieje. Pożyteczne jest powiedzieć niekiedy: nie wiem. Była to wypowiedź dr X, wydrukowana w czasopiśmie Mateo z dnia 14 sierpnia 1921 roku. Rozdział 8. Profesor Karol Riche. A oto drugie wielkie nazwisko. Karol Riche. W środowiskach, gdzie interpeluje się duchy, nazwisko profesora Riche przytaczane jest zawsze i wszędzie, jako najpierwsza obrona doktryny. Dla niektórych spirytystów to nazwisko jest sztandarem. Riche widział. Riche uważa. Słynny profesor, odkładając fajkę, rzekł: przede wszystkim oświadczam panu jak najbardziej kategorycznie, nie wierzę w ani jedno słowo spirytyzmu. Zdanie to wypowiedziane było w sposób zdecydowany i z pewnym temperamentem. Czytelnicy, jak sądzę, zdają sobie sprawę z doniosłości podobnych słów w ustach takiego człowieka jak profesor Riche. Czy profesor Riche był spirytystą? Nie śmiałem zapytać go o to. Jeśli był, a nie jest, byłoby to jeszcze bardziej wymowne. Lecz słuchajmy dalszego ciągu. Nie, mówi dalej spokojnie profesor. Nie wierzę w ani jedno zjawisko spirytyzmu. Natomiast wierzę we większość zjawisk metapsychicznych. Musimy zrobić odróżnienie. Przygotowuję obecnie rozprawę metapsychiczną, która będzie ujęta i wykonana tak, jak każda rozprawa naukowa, jak rozprawa z dziedziny botaniki, chemii, mechaniki. Ustalę przede wszystkim dwie całkiem różne dziedziny. Z jednej strony metapsychikę subiektywną, z drugiej obiektywną. Do metapsychiki subiektywnej zaliczam różnego rodzaju fakty, najliczniejsze w dzisiejszych spostrzeżeniach, fakty ściśle intelektualne, jasnowidzenia, odczytywanie myśli, telepatia i temu podobne. Wszystko to odbywa się w umyśle osobnika. Medium oświadcza panu. Ma pan w prawej kieszeni list datowany z dnia 17, napisany w ogrodzie przez młodą brunetkę, mającą pieprzyk na prawym policzku, i tak dalej. Niech pan takie fakty weźmie za podstawę wniosków. W cudzysłowie, fenomeny tego rodzaju stanowią 99% wszystkich zaobserwowanych. Obok tego istnieje metapsychika obiektywna. Jej dziedziną, jeśli mam ją określić jak najzwięźlej, jest akcja bez kontaktu. Odsuwam więc wszystkie kręcące się stoliki, dotykanie rękami, a więc akcję mózgów, świadomą lub nieświadomą. Zjawiska akcji bez kontaktu są rzadkie. Niech pan to podkreśli. Dzieją się liczne oszustwa. Dla faktów autentycznych potrzebne są prawdziwie niezwykłe media. A takich, licząc już nieżyjące, naliczymy może jakiś tuzin. Dziś 3 lub 4. To wszystko. Chce pan wiedzieć, jaki jest mój osobisty pogląd? Bardzo prosty. Po pierwsze, inteligencja ludzka posiada pierwiastki świadomości, których nie znamy. Po wtóre, mają one tendencję do łączenia się z osobowością, którą najczęściej znajdują wśród istot zmarłych. Oto wszystko. Może pan powie, że to mało, ale to jest wszystko, co możemy stwierdzić. Mamy tu do czynienia z następującym dylematem. Albo znamy wszystkie siły natury, albo ich nie znamy. Pierwsze z tych przypuszczeń jest niedorzeczne. Trzeba przyjąć drugie. Chciałbym, drogi mistrzu, usłyszeć światłe zdanie pańskie w paru zwłaszcza kwestiach. Przede wszystkim, jaką rolę przypisuje pan w dziedzinie zjawisk metapsychiki obiektywnej stworzeniom niższym, na przykład psu czy kotu? Osiąga pan akcję bez kontaktu i materializację za pomocą medium człowieka. Czy próbowano otrzymać to zjawisko ze zwierzętami? Nie wiem, ale to nie ma znaczenia. Zwierzęta dają te same zjawiska psychiczne, co i ludzie. W
Wszelako w obecnym stanie naszych doświadczeń naukowych było bardzo trudno wyeksperymentować zwierzęta. Czy jednak wobec faktów, jak doświadczenia z końmi w Eberfeldzie, można przypuścić, że mamy tu do czynienia z akcją międzymózgową pomiędzy zwierzęciem i jego panem? Tu następuje przypis. Przypominam, że przed wojną w Eberfeldzie, w Prusach, pan Kral miał dwa konie arabskie, Muhameda i Zarifa, które za pomocą stukania nogą, według umówionego alfabetu, dokonywały skomplikowanych obliczeń, aż do wyciągania pierwiastków, odpowiadały na pytania i prowadziły prawdziwą konwersację ze swoim panem. Patrz, książka Nieznany gość Maurycego Maeterlinka, strona 171-282. Koniec przypisu. Czy jednak wobec takich faktów, jak doświadczenia z końmi w Eberfeldzie, można przypuścić, że mamy tu do czynienia z akcją międzymózgową pomiędzy zwierzęciem i jego panem? Nie sądzę. Inteligencja zwierząt może im pozwolić na wykonywanie pewnych dość skomplikowanych czynności, jak owym koniom. Posiadały one średnią inteligencję dziecka i, jak dobrzy uczniowie w szkole, mogły nauczyć się trochę arytmetyki. Nie widzę w tym nowej tajemnicy. Wydawało mi się, że ta kwestia była dla profesora Richet nieco kłopotliwa. Dziś raczej uznano, jeśli sądzić na podstawie studiów doktora McKenzie i pana Hache Suple, że konie Muhammad i Zarif, tak samo jak pies Ralph, jak samica Lola, były to media. Szczegół ten nie jest zresztą zbyt ważny, więc przeszedłem do drugiej kwestii. Drugie zagadnienie, mistrzu, to kwestia przepowiedni. Kategoria zjawisk ze względu na ustalenie faktów pierwszorzędnego znaczenia. Niezależnie od tego, czy działają to duchy, czy nie, chodzi przede wszystkim o autentyczność zjawisk, która mogłaby mieć doniosłe konsekwencje. Niech pan nie wątpi, że przepowiednie istnieją. W tej mierze mogę być bardziej stanowczy w twierdzeniach, gdyż, aczkolwiek fakty te są najbardziej dziwne spośród tych, o których mówimy, są jednak wyraźniej dowiedzione. Niech pan przeczyta dzieło Bozzano, Zjawiska przepowiedni, w którym te fakty są zebrane. Znajdzie tam pan dowody. I ja byłem świadkiem takich faktów. Niedawno opowiedziałem na pewnej konferencji następujące wydarzenie. W lipcu 1913 roku dr Tardieu, znakomity medyk, opowiedział mi, co następuje. W roku 1869, podczas spaceru w ogrodzie luksemburskim z jednym z moich przyjaciół, Songhelem, ujrzałem nagle, że popada on w jakiś stan ekstazy i mówi: jakie to dziwne, masz uniform wojskowy, liczysz pieniądze w czapce wojskowej, a teraz jedziesz koleją. Dokąd jedziesz? Na Sedan. O Boże, jaka groza, jaka rzeź, jakie straszne! I ja jestem w uniformie, umieram po 3 dniach, ty zostajesz i opiekujesz się moimi dziećmi. Poczekaj, jeszcze 40 lat. Ile krwi rozleją, jaka rzeź! Ale oto Francja nad Renem, w Kolonii, w Koblencji. O Francjo, tyś wielka i wszystkie ludy cię kochają. Pierwsza część tej przepowiedni spełniła się we wszystkich szczegółach. Przyszedłem do pana, bo oto nadszedł moment, kiedy ma się spełnić część druga. Powtarzam panu, że dr Tardieu opowiadał mi to w roku 1913. Czy nie ma tu autentycznej przepowiedni, która nam każe zastanowić się nad możliwością umysłu ludzkiego przepowiadania wypadków o 40 lat wcześniej? A więc, mistrzu, stajemy wobec wniosków niesłychanych. Ni mniej, ni więcej, tylko rodzi się kwestia rzeczywistości czasu i ta byłaby rozstrzygnięta doświadczalnie i w sensie ujemnym. Miejmy odwagę uznania faktów. Niczego nie wyjaśniam. Stoimy dopiero u progu doświadczeń. Co do mnie jednak, bezwzględnie wierzę w możliwość przepowiedni. Śpieszę dorzucić, że wniosek profesora Richet nie może nie budzić pewnych obiekcji. Przede wszystkim przepowiednia przezeń przytoczona nie ma żadnej wartości dowodu. Prawdziwego dowodu nie znajdujemy. Pisał o tym dr Maxwell w Revue de Paris. Cytat: nie znam faktu proroctwa, który byłby dowiedziony w sposób niezawodny. Co do przepowiedni, cytat: jest to ujęcie zjawisk poprzedzających i wyprowadzenie koniecznych konsekwencji. Wypadki najprostsze należą do dziedziny telepatii.
Przeczytałem dzieło Bonzano. Żaden fakt mną nie wstrząsnął. Wciąż dużo w cudzysłowie historyjek, ale nic, co by mnie mogło przekonać. Pozwolę sobie podzielić opinię doktora Maxwella, że te fakty należą do zjawisk podprogowych, odbywających się na progu świadomości. A od siebie dodaję z całą naiwnością, gdyby przepowiednie były możliwe, mielibyśmy dowody bezwzględne. Niech nam medium powie po prostu, jaka będzie pogoda za 8 dni, albo który koń wygra na jutrzejszych wyścigach w Onteuil, albo jeszcze coś prostszego. Oto kręci się koło z numerami. Niech nam kto powie kilka sekund przed zatrzymaniem się koła, na jakim zatrzyma się numerze. Żadne medium nie jest do tego zdolne. Tu następuje przypis. Podczas wojny żadne medium nie przepowiedziało daty 11 listopada 1918 roku, dnia zawieszenia broni. Koniec przypisu. Lecz przejdźmy teraz, trzeba bowiem rozszerzyć teren badań, do wielkiego problematu, w którym od wieków walczą ze sobą pojęcia determinizmu, boskiej pranauki i wolnego wyboru. Czy wezwać do pomocy magię, czarnoksięstwo, astrologię, kabałę, chiromancję, tłumaczenie snów, wróżenie z kart, satanizm? Filozofia poucza nas, kwestia to obecnie aktualna, że czas nie istnieje. Dobrze, ale czymś innym byłoby doświadczalne zademonstrowanie tej prawdy. To byłoby nadzwyczajne. Maurycy Maeterlinck napisał na ten temat w Gościu Nieznanym kilka świetnych stronic, do których nie umiałbym nic dodać. W tym momencie następuje przypis. Staram się w miarę możliwości znać wszystkie w tej mierze odkrycia. Nie trzeba zapominać, że na przykład teorie Einsteina, niezupełnie je rozumiem, są tylko teoriami o konsekwencjach również teoretycznych. Obrońcy realności czasu i przestrzeni czują się jeszcze bardzo dobrze. Koniec przypisu. Rozdział 9. Maurycy Maeterlinck. Wydało mi się rzeczą pożyteczną przytoczyć tu opinię autora Niebieskiego Ptaka. W szeregu swoich książek Śmierć, Gość Nieznany, Ścieżki w Górze podawał swoje opinie i wyniki, najczęściej negatywne, swoich badań. Lecz pewnego razu publiczność ujrzała film o konkluzjach ściśle spirytystycznych. Film pod tytułem Umarli mówią, pana Marodon, który rzekomo zawsze ta sama taktyka, opiera swą tezę na Gościu Nieznanym, którego tekst, zresztą spaczony, ma potwierdzić fantasmagorię. Zdziwiony tym filmem, napisałem bezzwłocznie do wielkiego poety z prośbą o odpowiedź, czy film zrobiony był z jego zezwoleniem i czy wobec tego można uważać Maeterlincka za sprzyjającego doktrynie spirytystycznej. Oto jego odpowiedź. Drogi panie Oizji, nie słyszałem nigdy o tym filmie. Jest mi absolutnie obcy. Wobec spirytyzmu zajmuję wciąż stanowisko wyczekujące. Stwierdzi to pan zresztą w mojej książce Wielka Tajemnica, która ukaże się w ciągu 2 tygodni i którą panu prześlę. Oddany Maeterlinck. Wielka Tajemnica już się ukazała. Jest to znakomite dzieło. Istotnie, Maurycy Maeterlinck zdaje się wciąż czekać na argumenty i doświadczenia, które by go przekonały. Kilka dni temu spotkałem Maeterlincka na bulwarach i miałem z nim długą rozmowę, całkiem zresztą prywatną. Mogę stwierdzić, że autor Wielkiej Tajemnicy daleki jest od spirytyzmu. Wbrew temu, co zdaje się sądzić pan René Sudret w swoim artykule zamieszczonym w numerze 6 Revue Métapsychique. Maeterlinck kroczy raczej, nawet pod względem filozoficznym, w kierunku badań doktora Gilly. A więc, powiedzą mi, przytacza pan nazwiska tych wszystkich, którzy uchodzą za podpory spirytyzmu i usiłuje pan wykazać, że bynajmniej spirytystami nie są. Możliwe, że dałem się tu porwać i zdaję sobie z tego sprawę, uczuciu zawodu, jakiego doświadczałem w miarę moich obserwacji. Lecz spostrzegam, że koniec końców, jedynym argumentem spirytystów, którzy nie mogą dostarczyć nieodpartego dowodu na poparcie swej wiary, jest ten właśnie argument, iż pogląd ich podzielają najznakomitsi uczeni po długich badaniach tych kwestii.
W lipcu bieżącego roku uczestniczyłem w publicznej dyskusji o spirytyzmie. Byli tam spirytyści, neospirytyści i spirytyści notoryczni. Otóż poza wywodami tak dziecinnymi, rozwijanymi przez bardzo gadatliwego sekretarza, jak ten, dowodem, że duchy zmarłych istnieją, jest to, że co noc widzę we śnie mego zmarłego brata. Poza tego rodzaju wywodami, najsilniejszym argumentem był, któż nam może przeczyć, skoro ludzie tacy jak William Crookes, Charles Richer, Maeterlinck, Derrida, Maxwell i tak dalej podzielają nasze opinie. Tu następuje przypis. Był to jedyny argument pana Vallebrique, między innymi. Dowcipny pan Vallebrique, tak interesujący jeśli chodzi o jego sztukę, mniej jest zabawny w swojej religii. Przysłał mi list, w którym czytamy. Ludzie nie widzą, a to trzeba podkreślić, wykazywać, głosić, że spirytyzm, bliskie jest jego zwycięstwo, przyniesie ludziom, tej wdowie wiary i nadziei, oszałamiający dowód nieśmiertelności. Ewangelia jest pełna spirytyzmu. W epoce, kiedy zaprzecza się rzeczom nadprzyrodzonym, spirytyzm zaprzeczy negacji i daje dowody. Niech pan sobie przypomni, jakimi klątwami i kalumniami przyjęto rodzący się chrystianizm. Tylko spirytyzm wykazuje, że Chrystus jest wciąż żywy i wciąż działający. Godzina jego nadejścia jest bliska, wbrew przeciwnej opinii. No, no, drogi kolego, opowiedz nam lepiej parę wesołych historyjek. Koniec przypisu. Trzeba na sam przód odpowiedzieć, że argument taki pozbawiony jest wszelkiej wartości, bowiem po wszystkie czasy najwięksi geniusze popadali w błędy. Ale mamy odpowiedź również nieodpartą, że osobistości tu wymienione, a wymieniane wciąż w publikacjach propagandy spirytystycznej, nie są bynajmniej spirytystami, czego łatwo dowieść. Mam właśnie przed oczyma jedno z dzieł takiej propagandy, książkę pod tytułem Rzeczywistość spirytystyczna. Na samym wstępie, wśród nazwisk, jak zwykle z tym samym uporem przytaczanych, Crookes, Myers, Richer, Maxwell, Ochorowicz, Julie i tak dalej, znajduje nazwisko pani Curie na stronie 17. Tym razem odwaga jest wielka. I dlatego udałem się pewnego dnia wprost do Instytutu Radium, by zwrócić się do tej, którą nazywają jednym z największych i najpotężniejszych uczonych Francji. Rozdział 10. Pani Curie. Nie bez wzruszenia wchodziłem do pracowni tej znakomitej kobiety, której odkrycia, w opinii całego świata, stanowią świetny tytuł naszej chwały. I gdy przekroczyłem próg laboratorium, gdzie w ciszy, skromnie i z taką prostotą pani Curie bada wciąż tajemniczą materię, skłoniłem się przed jej siwymi włosami, przed obliczem godnym i zatroskanym. Mogłem zrazu tylko wybełkotać kilka słów przeproszenia. Pisałem w tej książce o oczach doktora Julie, lecz cóż powiedzieć o tem spojrzeniu jasnym, przenikliwym, głębokim, w którym jakby tkwi wola dowodu i, nie wiem czy dobrze się wyrażam, cóż powiedzieć o spojrzeniu, które nie może się mylić, bo nie chce nic widzieć bez absolutnej kontroli rozumu. Pragnąłbym z panią pomówić o spirytyzmie i o naukach metapsychicznych. Ależ ja absolutnie nie znam tych rzeczy. Pani Curie uśmiechnęła się i zaraz poczułem, że moja sytuacja nie jest tak żałosna. Prawdopodobnie moje odwiedziny nie będą jednak bezcelowe. Nigdy nie zajmowałam się tymi kwestiami. Nie mogę więc mieć zdania, które by pana zainteresowało. Była jednak pani świadkiem zjawisk metapsychicznych. Tak, albo raczej, być może, nie wiem. Brałam udział w seansach, widziałam nieraz objawy, które mogą być objawami sił psychicznych, jak podnoszące się stoły i tak dalej, lecz byłam zawsze tylko zwykłym widzem. Spotykałam na tych seansach Eusapię Palladino i w danej chwili interesowały mnie jej doświadczenia, ale powtarzam, jak każdego innego widza. Mogłam oczywiście przystąpić do badania tych zjawisk i wówczas wyrobiłabym sobie może, kto wie, jakieś zdanie. Lecz na sam przód musiałabym je ująć jako fakty naukowe. Z faktem naukowym ma się do czynienia wówczas,
kiedy można go badać w swym laboratorium oraz wywoływać świadomie i bez zawodu. A więc nie ma pani żadnego zdania o wartości tych zjawisk? Czy nie są to na przykład przejawy osobowości, które żyją po opuszczeniu swych ciał? Nie wyznaję żadnej tego rodzaju opinii. Czy przeciwnie, są produktem własności medium? Kiedy nam na przykład mówią, że materia wychodzi z ciała medium, będącego w stanie transu, i materia, formując się, daje realne ciało człowieka z sercem bijącym, z oddychającymi płucami, z krążącą krwią, zatrzymuje się chwilę pod wpływem przenikliwego spojrzenia pani Curie. Czy możliwe, żeby materia... Lecz tu zatrzymuje mnie pani Curie i pyta z uśmiechem. Któż może wiedzieć, co to jest materia? I ja nie wiem. A więc ostatnie pytanie. Mimo, że pani nie zajmowała się tym przedmiotem, czy nie sądzi pani, że zachodzi jakiś związek pomiędzy zjawiskami radioaktywności, które są przedmiotem pani znakomitych spostrzeżeń, a dziwnymi zjawiskami emanacji sił z ciał zwierząt? Nie sądzę. Lecz niech pan dobrze zważy, że nie mówię ani tak, ani nie. Powiadam, nie sądzę, by zachodził jakikolwiek związek pomiędzy tymi dwoma kategoriami zjawisk. Odpowiedź pani tedy daje się sprowadzić do stwierdzenia, że nie będąc świadkiem bezspornych zjawisk, nie tak. Widziałam podnoszące się stoły, ale nie wiem, czy to są fakty bezsporne. Czy spirytyści nadal będą wypisywali imię pani Curie na frontonie swoich świątyń? Bardzo możliwe. Rozdział 11. Parę listów. Oto nowe wydarzenie, o którym nie wspomniałbym, gdyby nie moja zasada absolutnej bezstronności. Napisałem. Patrz, koniec rozdziału 9. Mam właśnie przed oczyma jedno z dzieł takiej propagandy, książkę pod tytułem Rzeczywistość spirytystyczna. Na samym wstępie, wśród nazwisk jak zwykle z tym samym uporem przytaczanych, Crookes, Myers, Richer, Maxwell, Ochorowicz, Julie i tak dalej, znajduje nazwisko pani Curie. Miałem na myśli ten oto ustęp. Zjawiska spirytystyczne były również studiowane we Francji, w Rosji, we Włoszech przez wielu badaczy, którzy stwierdzili ich prawdziwość. Wszyscy znają, przynajmniej z tytułu, książkę astronoma Camilla Flammarion Nieznane siły naturalne, w której autor opisuje szereg spostrzeżeń nad faktami poruszania stołów bez kontaktu, co miał sposobność sam wywoływać. Znane są tym bardziej książki Gabriela Delaun, Zjawiska spirytystyczne i Spirytyzm wobec nauki oraz doktora Maxwella, Zjawiska spirytystyczne. Przypomnijmy jeszcze pracę astronoma włoskiego Porro, fizjologa Karola Richer, członka Instytutu i członka Akademii Medycznej, dalej kapitana de Rocha, administratora Szkoły Politechnicznej, pana Leona Denis, uczonych rosyjskich Ochorowicza i Aksakowa. Tu następuje przypis od tłumacza. Ładna znajomość rzeczy. Nasz znakomity Ochorowicz zaliczony został do uczonych rosyjskich. Koniec przypisu. Spostrzeżenia znakomitego Curie, pani Curie, pana Dansoval i tak dalej. Od autora Rzeczywistości spirytystycznej otrzymałem list, który, rzecz prosta, nie jest przepełniony komplementami. Pisze mi między innymi: jeśli pan uważnie czytał, zauważył pan na stronie 17 słowa następujące. Zjawiska spirytystyczne były również studiowane we Francji, w Rosji, we Włoszech przez wielu badaczy, którzy stwierdzili ich prawdziwość. Jeżeli nazwiska Karola Richer, Camilla Flammarion i innych wypisujemy na naszym sztandarze, to z tej racji, że stwierdzili fakty, którym dziś jeszcze przeczą oficjalni uczeni. Taki jest sens ustępu mej książki, do którego pan robi aluzję, patrząc całkowicie moją myśl. Odpowiadam, jeżeli taki jest sens ustępu pańskiej książki, jesteśmy, drogi kolego, w całkowitej zgodzie. Lecz zapytuję i zdaję się na sąd czytelników,
Czy nie ma tendencyjnej dwuznaczności w tym pomieszaniu nazwisk spirytystów i niespirytystów jako tych, którzy mieli skonstatować fakty spirytystyczne? Pragnę być uprzejmy, ale pytam, czy pan miał prawo napisać, że profesor Richer i pani Curie potwierdzili prawdziwość faktów spirytystycznych? Sądzę, że miał pan prawo napisać tak. Profesor Richer i może pan Curie skonstatowali dziwne i niezrozumiałe fakty, które my, spirytyści, kwalifikujemy jako spirytystyczne. Wiem dobrze, że pana nie przekonam, bo jeszcze i teraz napisał pan w swym liście bez wahania. Cytat. Nawet z pańskiego wywiadu wynika, że pani Curie skonstatowała fakty spirytystyczne. Koniec cytatu. Oto słowa pani Curie. Nigdy nie zajmowałam się tymi kwestiami. Była pani jednak świadkiem zjawisk metapsychicznych. Tak. Albo raczej, być może, nie wiem. Brałam udział w seansach, widziałam nieraz objawy, które mogą być objawami sił psychicznych, jak podnoszące się stoły i tak dalej. Lecz byłam zawsze tylko zwykłym widzem. Mogłam oczywiście przystąpić do badania tych zjawisk i wówczas wyrobiłabym sobie, może, kto wie, jakieś zdanie, lecz na sam przód i tak dalej, a więc nie ma pani żadnego zdania o wartości tych zjawisk. Czy nie są to na przykład przejawy osobowości, które żyją po opuszczeniu swych ciał? Nie wyznaję żadnej tego rodzaju opinii. Odpowiedź pani tedy daje się sprowadzić do twierdzenia, że nie będąc świadkiem bezspornych zjawisk... Nie, nie tak. Widziałam podnoszące się stoły, ale nie wiem, czy są to fakty bezsporne. A teraz raz jeszcze sąd pozostawiam czytelnikom. Mój wywiad z panią Curie zakończyłem słowami. Czy spirytyści będą nadal wypisywali imię pani Curie na frontonie swoich świątyń? Bardzo możliwe. Mówiąc szczerze, nie sądziłem, że napisałem tak trafnie. Jednocześnie otrzymałem obszerny list od pana Lohme, redaktora Revue Spirit i Revue de Spiritisme, a więc bliskiego współpracownika pana Gabriela Delan. Nic dziwnego, że moja ankieta pobudza do licznych polemik, aczkolwiek, raz to jeszcze podkreślam, chcę pozostać absolutnie bezstronnym. Stwierdzam, że przeciwnicy spirytyzmu zarzucają mu, iż jest pewnego rodzaju religią. Spirytyści odpierają ten zarzut, na co znów inni odpowiadają. Więc dajcie nam dowody! List pana Lohme nie przynosi pod tym względem nic nowego, ale stanowi interesujący dokument, jakby to powiedzieć, pewnego porachunku oficjalnego wśród mistrzów współczesnego spirytyzmu. W tej mierze jedynie pan Lohme, może obok Gabriela Delan, potrafi dać nam dobre wyjaśnienie. Przytaczam tu jego list prawie w całości. Drogi panie kolego, z wielkim zainteresowaniem czytałem pańskie artykuły pod tytułem Czy umarli żyją? Niech mi pan pozwoli zwrócić uwagę na pewne pomieszanie pojęć w artykule ostatnim, z dnia 3 września. Pisze pan, że wielkim argumentem spirytystów jest następujący. Cóż ośmielicie się zarzucić nam, skoro nasze wierzenia podzielają William Crookes, Carol Richer, Camille Flammarion, Maeterlinck, Desrochers, Maxwell i tak dalej. Odpowiada pan, że to bynajmniej nie są spirytyści. Sądzę, że jest to rozwalanie drzwi otwartych. Nigdy spirytyści, mówię o spirytystach oświeconych, nie uważali, że wszyscy ci znakomici ludzie wyznają ich poglądy. Spirytyści powołują się na nich, jeśli chodzi o fakty psychiczne, a nie o interpretację tych faktów. Jeśli ktoś powołuje się na profesora Richer jako świadka zjawisk materializacji w Willi Carmen lub w Instytucie Metapsychicznym, nie znaczy to, że profesor Richer jest spirytystą. Nigdy nim nie był. Przeciwnie, dr Gilly jest spirytystą. Może nie deklaruje się jako taki oficjalnie z racji swego stanowiska dyrektora Instytutu Metapsychicznego, chce bowiem pozostać na terenie neutralnym. Lecz mogę panu dowieść, że dr Gilly jest spirytystą bez względu na to, co sam o sobie mówi, a to na podstawie jego własnych pism. Komentarz Paula Oizy. W tej kwestii dr Gilly w liście z Warszawy pisze mi, co następuje. Twierdzę, że opierając się na faktach, nie ma się jeszcze prawa deklarować, jestem spirytystą, albo nie jestem spirytystą.
Byłby to akt wiary, pozytywnej lub negatywnej. Najbezwzględniej odsuwam ją od siebie. Koniec komentarza. Camille Flammarion mówił zawsze, że nie jest spirytystą, lub ściślej, mówił: nie wiemy nic, szukajmy. A to nie jest to samo. Tu pan Lormé nie ma szczęścia, bo właśnie pisze nam pan Camille Flammarion, że jest spirytystą. Tu następuje przypis. W chwili, kiedy oddaję ten arkusz pod prasę, widzę w matę, pełen uprzejmości, list pana Gabriela Delan. Czytamy tam. Nigdy odpowiedzialny spirytysta nie zaliczał pana Karola Richet i Camille Flammarion do obrońców spirytyzmu. Oto dowód, jak ta sprawa jest zagmatwana. Koniec przypisu. Lecz oto ustęp listu, zdaniem moim, najważniejszy. W chwili obecnej trzej tylko znakomici ludzie są upoważnieni do mówienia o spirytyzmie. Ernest Bozzano we Włoszech, Oliver Lodge w Anglii i Gabriel Delan we Francji. Następnie pan Lormé kończy tak. Niektórzy spirytyści nie mają odwagi nazywać się spirytystami, bowiem obawiają się śmieszności. Przez żałosne błazeństwa spirytyzm został zdyskwalifikowany w opinii, albo też, zajmując oficjalne stanowiska, nie chcą uchodzić za wariatów. Oto gdzie jeszcze jesteśmy. Pytam na przykład, cóż to za zjawiska, które mają nieodpartą tendencję łączenia się z osobowością zmarłych, a które nie są zjawiskami spirytystycznymi? Oczywiście istnieje wyjaśnienie przy pomocy słynnej podświadomości, ale owa wszechwiedząca, wszechprzewidująca i wszechmocna podświadomość jest bardziej nieprawdopodobna niż istnienie duchów. Racz przyjąć. I tak dalej. Ludwik Lormé. List ten, ze względu na stanowisko i wielki talent autora, ma dla nas szczególne znaczenie. Najważniejsze jest to, że zdaniem pana Lormé mamy obecnie tylko trzech wielkich spirytystów: Gabriela Delan, Olivera Lodge i Bozzano. Czy nie mam prawa powiedzieć, że to oświadczenie potwierdza wnioski, które wynikają z mego skromnego studium? Wprawdzie po kilku dniach pan Ludwik Lormé napisał mi znowu, iż nie chciał powiedzieć, że w świecie spirytyzmu mamy tylko te trzy znakomite osobistości. Może wyraziłem się zbyt zwięźle, nie chcę ustanawiać ocen. Oto we Francji, nie mówiąc o zagranicy, najwybitniejsze nazwiska w dziedzinie spirytyzmu: Léon Denis, Alfred Benezet, Pastor Vitry, Cornillier, Chevrier, Darget i tak dalej. Koniec cytatu. Z przyjemnością przytaczam to oświadczenie, które wskazuje, że pan Lormé nie chce być posądzony o pomijanie swoich mistrzów i współpracowników, lecz nie zmienia to wniosku. W gruncie rzeczy jedno jest tylko wielkie nazwisko wśród tych wszystkich nazwisk. Gabriel Delan. Powrócę jeszcze do tego tematu. Jestem zasypywany listami. Listami wszelkiego rodzaju. Niektórzy mi urągają, większość winszuje. Tu następuje przypis. Prawie wszystkie listy spirytystów są obelżywe. Koniec przypisu. Nie mogę tu wdawać się w wielką polemikę i nie mogę odpowiadać wszystkim, którzy zresztą na pewno nie posiadają żadnego autorytetu wobec ludzi, o których dotychczas była mowa. Tu następuje przypis. Czynię wyjątek dla świetnego listu pana G. de Dubois, autora Tajemnicy Psychozy. Oto ustęp najważniejszy. Pan Le Dubois nie jest oczywiście spirytystą. Bronię właśnie tezy, którą pan się zajmuje i która jest również tezą mojego przyjaciela Flammarion oraz Karola Richet. Większość zjawisk tak zwanych spirytystycznych należy do dziedziny hipnozy. Byłem świadkiem wielu zjawisk materializacji. Pewien osobnik w stanie głębokiej hipnozy rozdwajał się w moich oczach. W pokoju było światło, nie było zasłon, nie było żadnych specjalnych przygotowań. Czyli seans odbywał się w warunkach zapewniających stwierdzenie autentyczności. Koniec przypisu. Ale nad pewną sprawą zatrzymamy się nieco dłużej. Otrzymałem sporo listów, których treść można sprowadzić do słów następujących. Jesteśmy katolikami, chcemy wiedzieć, z całą ścisłością, czy mamy prawo zajmować się tymi sprawami.
Czy nie może pan nam napisać, co mówi Kościół? Ciekawość całkiem uprawniona. I dlatego udałem się wprost do ojca Maynash. Ojciec Maynash z zakonu Dominikanów jest profesorem historii religii w Instytucie Katolickim, a od kilku lat zajmuje się oficjalnie badaniem spirytyzmu i nauk metapsychicznych. Nikt też inny nie może nam dać opinii bardziej autorytatywnej. Ubiegłego roku w kilku odczytach wystąpił publicznie przeciw spirytyzmowi. Można nie podzielać opinii uczonego dominikanina, zwalczającego słowem i piórem, ale spirytyści popadli w prawdziwy gniew. Książeczka pod tytułem Rzeczywistość spirytystyczna z przedmową Gabriela Delau, której autor robi wzruszające wysiłki, by się nim zajmowano, książeczka ta jest próbą odparcia kazań ojca Maynash. Ubogość argumentacji jest tu wprost żałosna i przykro mi za samych spirytystów. Ile razy ojciec Maynash występuje publicznie, autor ów rozrzuca wśród publiczności zaproszenia na miażdżącą replikę, a kiedy sam ma przemawiać, uprzednio listem rekomendowanym zaprasza dominikanina na dyskusję, nawet wówczas, kiedy chodzi o wieczór artystyczny z popisami tancerki. Trzeba mieć nadzieję, że taka gorliwość będzie kiedyś nagrodzona. Rozdział 12. Ojciec Maynash. Skromne mieszkanie przy ulicy Grenell. Mały przedpokoik. Dalej prosta modlitewnia z kilkoma kwiatami na ołtarzu o aksamitnym obiciu, a w rękach świętego Dominika Devisa. Veritas. Głęboka cisza. Atmosfera wiary, pracy i spokoju. Z dala od pustych agitacji. Oto stoję przed ojcem Maynash, ubranym w białe szaty. Twarz młoda i żywa, gesty zdecydowane, słowa jasne. Wypowiedziałem moją prośbę. Przeszliśmy do gabinetu. Nie jest mi trudno odpowiedzieć, rzekł ojciec Maynash. Dzięki Bogu, nie ma tu nic trudnego dla Kościoła. Bolesne to, że niektórzy katolicy jeszcze wahają się w decyzjach. Rad jestem, że dzięki Panu mam okazję znowu odezwać się do nich. Co myśli Kościół o teoriach spirytystycznych? To bardzo proste. Kościół potępia je bezwzględnie. Przede wszystkim, po wszystkie czasy potępiał własnowolny kontakt żyjących z umarłymi. Bóg może, w drodze wyjątku, pozwolić na przejawienie się dusz zmarłych, ale w żadnym razie nie wolno nam wywoływać ich wedle naszej woli. Zresztą pod tym względem spirytyzm nie zawiera nic oryginalnego. Jest to tylko nowe wydanie starych jak świat zabobonów, porzucanych przez ludzi w miarę ich cywilizacyjnego rozwoju. Ponadto spirytyzm wysuwa swoje własne dogmaty wobec dogmatów chrześcijańskich. Ogłaszając nowe rewelacje, otrzymane przez usta duchów, chciałby zastąpić wszystkie istniejące religie, uważa się za posiadacza ziarna prawdy i za jedyną religijną przyszłość. Oto na przykład niektóre z tych dogmatów. My, chrześcijanie, wierzymy, że istota ludzka składa się z dwóch elementów. Materialnego, to jest ciała, które umiera, i niematerialnego, czyli duszy nieśmiertelnej. Oni zaś proklamują istnienie trzech żywiołów. Ciała, duszy i w cudzysłowie ciała astralnego. My wierzymy, że po śmierci dusza otrzymuje bezzwłocznie i na zawsze nagrodę lub karę za swe czyny. Spirytyzm wierzy w inkarnację, w serię żywotów. Czy przedłużać tę paralelę? Pomiędzy naszym Bogiem i ich duchami jest sprzeczność. Między nami i nimi nie może być zgody. Gdybyśmy chcieli wniknąć w istotę sprawy, byłoby mi łatwo dowieść kruchowości tych rzekomych rewelacji za pomocą w cudzysłowie poselstw. Zawsze i wszędzie sens rzekomych poselstw jest ścisłym odbiciem zainteresowań osób indagujących. Spirytyści notują sumiennie echo swoich własnych myśli. Ale nie o to panu chodzi, prawda? Ograniczę się więc do kategorycznej odpowiedzi na pytanie, czy można wyznawać chrystianizm i spirytyzm. Odpowiadam nie, nie i nie. W żadnym razie. Kościół głosi to od lat 60 i nie zmienił poglądu. I niech pan zauważy, jaki był mądry i przezorny.
Czyż nie jesteśmy świadkami wzbierającej fali przesądów i obłędów oraz ostatnich wysiłków spirytyzmu, by obronić swe teorie, od których ludzie rozsądnie odwracają się coraz częściej, ale ponieważ obrońcy spirytyzmu rzekomo opierają się na dowodach naukowych, pomówmy o, w cudzysłowie, zjawiskach. Kościół im nie zaprzecza, ani też nigdy nie zaprzeczał. Nie wypowiadał się też o ich naturze. I jeśli chodzi o badania ściśle naukowe, prowadzone bez ukrytej myśli mistycznej, przez samą ciekawość dotarcia do lepszego poznania wszystkiego, co jest w mechanizmie życia tajemnicze, Kościół badania takie aprobuje. Zarzucają nam, że nie tolerujemy doświadczeń psychicznych. Jest to absolutny fałsz. Kościół, przeciwnie, był zawsze w zgodzie z prawdziwą wiedzą we wszystkich jej dziedzinach. Czy moim kolegą w Instytucie Katolickim nie jest pan Branly? Kościół nie stawia żadnych przeszkód w tym, co robimy w naszych laboratoriach, w naszych badaniach hipnotyzmu, telepatii czy eksterioryzacji. Ale cóż to ma wspólnego ze śmiesznymi zajęciami ogółu spirytystów? Co do mnie, śledzę z wielką uwagą prace takie jak doktora Gilly. Znam różne, w cudzysłowie, zjawiska. Oczywiście uważam za konieczne czynić wybór z tego nagromadzenia dokumentów, których nam dostarczają. Uważam, że trudno przeczyć faktom telepatii, telepsychiki, psychometrii, materializacji. Ale wszystko to jest czymś wprost przeciwnym niż spirytyzm. Teza spirytystów brzmi: istnieje cały szereg zjawisk, spontanicznych lub wywołanych, które dają się wyjaśnić tylko przez działanie duchów. Jakich to zjawisk? Czy zjawisk wywołanych? Wrażenie z zebrań spirytystycznych jest na ogół przykre. Ciemność, czarne gabinety, muzyka, perfumy, fosforyzujące ekrany. Oszustwo jest prawie zawsze widoczne. Lecz jeżeli chodzi przeciwnie o badania sumienne, jak na przykład doświadczenia z Frankiem Kluskim, wówczas nie ma bynajmniej kwestii duchów. A zjawiska spontaniczne? Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Mamy w tej mierze ogromny materiał, zawsze zresztą ten sam, przechodzący z książki do książki. 0,9, w cudzysłowie, faktów to oszustwa i zmyślenia. Pozostaje jeszcze pewna ilość faktów, by tak rzec, skontrolowanych. Lecz przez kogo? Pragnę być bezstronny, ale nie mogę powstrzymać się od pewnej refleksji. Czy owe fakty istotnie otrzymały interpretację spirytystyczną ze strony znakomitych ludzi, których nazwiska wciąż się przytacza? Nazwisko Williama Crookesa jest nierozerwalnie związane z nazwiskiem Cathy King. Imię Eusapii Palladino wsławiło się przez całą plejadę znakomitości. De Rocha, Flammarion, Branly, pana i pani Curie. Imię Aiszy sąsiaduje z imieniem Karola Riche. Nazwisku Holma patronuje Lord Lindsay i tak dalej. Jakże, powiadają spirytyści, odmówić zaufania doświadczeniom uznanym przez takie osobistości? W tej formie argument wydaje się nieodpartym. Ale należałoby wiedzieć, czy ci czcigodni świadkowie rzeczywiście podpisaliby przypisywanie im oświadczenia. Nie dali takiego podpisu, jak to pan co do niektórych wykazał. William Crookes, De Rocha, Gilly, Branly, pani Curie, Karol Riche nie byli lub nie są, po wszystkim co widzieli, bynajmniej spirytystami. A więc, czym staje się ów argument? Czy nie obraca się przeciw tym, którzy go używają? Co do znanych mediów, z wyjątkiem, jak sądzę, Kluskiego, nie ma pomiędzy nimi ani jednego, którego by nie przyłapano na oszustwie. Cook oszukiwała. Zastanawiam się nad faktami materializacji osiągniętymi przez Crookesa. Nigdy nie będziemy znali całej prawdy o tej dziwnej historii, bowiem raport Crookesa jej nie podaje. Nie wiadomo, czy medium i jego materializacja były dwiema różnymi osobowościami. W tym miejscu następuje przypis. Doświadczenia były robione w latach 1873-74 w ciągu 4,5 miesiąca, nie zaś jak opowiadają w ciągu 3 lat. Po 23 latach,
W 1898 roku Crookes mówił w Brytyjskim Towarzystwie Popierania Nauk: gdybym światu naukowemu dziś przedstawiał te badania, miałbym inny punkt wyjścia niż Ongi. Trzeba zacząć od telepatii, przyjmując, co uważam za punkt podstawowy, że myśli i obrazy mogą być przenoszone z jednego umysłu do drugiego bez udziału zmysłów. Jest rzeczą antynaukową uciekać się do czynników tajemniczych wówczas, kiedy postęp nauki wyjaśnia nam, że wibracje eteru miały właściwości zupełnie wystarczające, by zdać sobie sprawę ze wszystkiego. Koniec przypisu. W roku 1880 w londyńskim towarzystwie spirytystów pani Comer była uśpiona i, w cudzysłowie, przymocowana do krzesła. Tutaj Paul Oisey w nawiasie postawił pytajnik. Medium sprowadziło ducha zmarłego dziecka. Wtem nagle jeden ze świadków, stojąc pomiędzy zjawą i klasyczną zasłoną, zerwał zasłonę. Krzesło było puste. Duch i jego medium były jedną i tą samą osobą. Któż to była ta pani Comer? Miss Flora Cook, dawniejsza Cathy King. Eusapia Palladino oszukiwała. Używała swych długich włosów dla przesuwania przedmiotów. Gustave Le Bon wykrył, że posługiwała się rękami własnymi, udając ręce duchów. Daniel Home oszukiwał. Przyłapano go, jak wysuwał nogi z trzewików i symulował kontakty zagrobowe. Zresztą przed śmiercią wyznał doktorowi Philipowi Davis, który opisał to w książce unikanej przez spirytystów, cytuję: nigdy nie widziałem duchów. Moim doświadczeniom dawałem pozory tajemniczości. Nie, medium nie może wierzyć w duchy. Ono przede wszystkim nie może w nie wierzyć. Koniec cytatu. Czy mam przypomnieć imiona nie mniej głośne, jak Slade, Anna Roth, Bredif, Englington, Miller? Sam pan przytaczał zdanie Flammarion z książki Nieznane siły naturalne, gdzie stwierdza, że prawie wszystkie media, jakie widział, przyłapał na oszustwie. Oczywiście niczego to nie dowodzi i nie wyprowadzam z tego żadnego wniosku przeciw autentyczności zjawisk, w które wierzę. Sądzę tylko, że one zawierają znacznie mniej treści, niż się im przypisuje i że są może mniej skomplikowane. Pozostaje jeszcze trzecia kategoria faktów. Faktów absolutnie dowiedzionych. I tu zaczyna się próba wyjaśnienia naukowego. Próba trudna nauki początkującej, lecz która niewątpliwie dojdzie do pewników. Nauka ta twierdzi, i z tym się solidaryzuje, nie mamy potrzeby zmarłych. Duch żyjących wystarczy. Zanim przywołuje się do pomocy przyczyny nadprzyrodzone, trzeba zbadać wszystkie przyczyny naturalne. Nie do mnie należą te kwestie. Lecz sądzę, że dużo rzeczy wyjaśniło się przez telepatię, przez hipnotyzm, to jest sugestywność. W szpitalu Salpetrir zahipnotyzowanemu pacjentowi przylepiono na grzbiecie markę pocztową, sugerując mu, że przyłożono wezykatorium. Natychmiast skóra zaczerwieniła się i utworzyło się opuchnięcie. Przez stany podprogowe, które wyjaśniają tak zwane życia następcze, teorie pana de Rocha, wreszcie przez doświadczenia tego rodzaju co doktora Żyli, rozdwojenia osobowości, możliwe dzięki plastyczności ciała ludzkiego, zewnętrzne egzystencje realne, różne od jaśni autentycznej, choć stanowiącej twór tej jaśni, chwilowo rozszczepionej. Przy fragmencie dotyczącym teorii de Rocha znajduje się przypis. Pewien osobnik, uśpiony przez de Rocha, miał zdolność kolejnego przeżywania ubiegłych etapów swego życia, głosem, gestami i temu podobne, wreszcie zbliżając się do narodzin, przechodził w stan nicości, a potem przeżywał egzystencję poprzedniego pokolenia. Pani J. na przykład przeżywała do 12 egzystencji. W roku 1860 była małą dziewczynką o nazwisku Małgorzata Duchien, a ojciec jej miał sklep kolonialny. W roku 1757 była młodym człowiekiem, Juliuszem Robertem, roznosicielem gazet w Bensacon. W roku 1702 nazywała się Janina Ludowik, za panowania Franciszka I była żołnierzem o nazwisku Michał Berry, który walczył i zginął pod Marignon. W roku 1301 nazywała się Marietą Martin i była prywatną nauczycielką w Vannes, i tak dalej. De Rocha pisze: historie te,
jeśli się dadzą skontrolować, okazują się na ogół niezgodne z rzeczywistością. Wiadomo ponadto, że autentyczność doświadczeń pana de Rocha nie jest jednomyślnie uznana. Co do mnie, dziwię się, czemu nie szuka się wyjaśnień przez dziedziczność, która jest faktem naukowo bezsprzecznym. Koniec przypisu. Uważam również za wielce zastanawiającą hipotezę psychometrii, lub raczej, jak to nazywa Bozzano, mnemoniki kosmicznej. Przypisywanie materii zdolności notowania, utrwalania obrazów wydarzeń. W tym momencie następuje przypis. Określenie psychometria jest fałszywe. Lepszym będzie termin psychografia. Koniec przypisu. Każde wydarzenie pozostawia swój ślad w pewnym nieznanym nam pierwiastku. Zdolności medium polegają tedy na wysnuciu owych wspomnień związanych z rzeczami oraz na odtworzeniu scen przeszłości. Wydaje mi się, że te badania, zwłaszcza co do faktów nawiedzania, ale zostawmy to wszystko uczonym. Widzi pan, że innymi drogami dochodzę do tych samych, co i pan, wniosków. Trzeba pozostawić badania uczonym specjalistom. Kiedy jakiś Pasteur czy Roux, Röntgen, Curie czy Branly ogłasza swoje odkrycia, nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby się wtrącić do zagadnień naukowych, które stanowią przedmiot ich prac. Dziś niektórzy psycholodzy rzucili się do dziedziny jeszcze bardziej trudnej niż fizyka i chemia. Czemu się to dzieje, że tysiące ludzi, którzy nie są ani psychologami, ani psychiatrami, ani neurologami, wkraczają na drogi przeznaczone dla specjalistów i sądzą, że od razu przejdą wszystkie gąszcze i wszystko doskonale ujrzą tam, gdzie najlepiej uświadomieni z trudem zdobywają się na opinię? Czy teraz, jeśli chodzi o dziedziny niebezpieczne, nie grozi to takim ludziom utratą rozumu? Streszczam się tedy w kilku słowach. Zajęcia spirytystyczne są przez Kościół najformalniej wzbronione. Badania naukowe nie są wzbronione, lecz gorąco zaleca się pozostawić tę pracę ludziom z odpowiednimi kwalifikacjami. Rozdział 13. Inne listy. Interesujące oświadczenia ojca Mainasz, o ile wiem, nie wywołały polemiki. Lecz w międzyczasie otrzymałem następujący list od pana Gabriela Delau. Drogi kolego, zechciej udzielić mi trochę miejsca w swym następnym artykule. Pragnę oświadczyć, że jakkolwiek pochlebne są słowa pana Lohme dotyczące mojej osoby, byłoby doprawdy czymś z mojej strony dziwacznym, gdybym zgodził się ze zdaniem, że we Francji jestem jedynym człowiekiem upoważnionym do zabierania głosu w imieniu spirytyzmu. Istnieją na szczęście inni jeszcze pisarze, którzy mają to samo pełne prawo, że przytoczę choćby kilku. Léon Denis, którego dzieła wydawane są w nakładzie z górą 20 tysięcy egzemplarzy, ma pewne prawo do głosu w kwestiach interesujących spirytyzm. Tak samo pan Chevril, którego dzieło pod tytułem Nie umiera się, zostało odznaczone przez Akademię Nauk. Nagroda VMDO. A innych, jak oto pastora Benezycre, doktora Becourt, pana Desiro, można również posłuchać z pożytkiem. Wreszcie głosy pani Galichon, Bizon, Bourderie grają poważną rolę w dyskusji, a to dzięki książkom, które wydały. Widzisz oto, drogi panie kolego, że nie jestem sam. Jest nas trochę we Francji, by móc podtrzymać tę młodą naukę spirytyzmu, która wbrew temu, co pan mówi, nie ma w sobie nic dogmatycznego. Racz i tak dalej. Gabriel Delau. Jestem pewny, że czytelnicy przyklasną tu wzruszającej bezinteresowności i szlachetnemu charakterowi pana Gabriela Delau. Odpowiem mu publicznie. Panie prezesie, nie zgadzam się niestety z pańską skromnością. Powtarzam i będę powtarzał, że w świecie spirytyzmu we Francji mamy tylko jednego człowieka o wielkiej wartości. I pański list, który daje mi dobrą okazję do publicznego zaznaczenia mego dla pana najgłębszego szacunku, właśnie ten list dostarcza nam dowodu, że jest pan w błędzie, sądząc inaczej. Bowiem jakież to przytacza pan nazwiska? Jedyne prawdziwie firmowe wśród dziewięciu innych to nazwisko Léon Denis. Ale oto dla tych czytelników, którzy nie mieli w ręku dzieł Denis, parę ustępów z jego artykułu ogłoszonego w Revue Spirit, numer z kwietnia 1921 roku. Cytat. Siła światła odpycha mechanicznie istoty fluidalne, tym silniej,
im fluid ich jest bardziej skondensowany. Duchy przenoszą się w przestrzeni z tym większą łatwością, im subtelniejszy mają fluid, im bardziej rozrzedzony i wymykający się spod odpychającego działania słonecznego światła. Dlatego najłatwiej ukazują nam się duchy fluidalne najlżejsze. Natura fluidalna ducha jest miarą jego stopnia przywiązania do naszego światła i jego środków przenoszenia się w nieskończoność. O wszystkie te kwestie pytaliśmy naszych przewodników, duchów. Nikt z nas nie może mówić o życiu zagrobowym z taką kompetencją jak same duchy. Oto streszczenie ich wiadomości podanych za pośrednictwem medium w stanie transu. Motorem naszego ruchu, powiadają, jest wola. Ciało astralne słucha jej tak, jak wasze ciało słucha waszych rozkazów. Nasze przenoszenie się z miejsca na miejsce jest tym łatwiejsze, im nasz astral jest lżejszy, fluid subtelniejszy, bardziej oczyszczony. Duchy, którym ciężkie fluidy przeszkadzają w ruchu, proszą swych przyjaciół o pomoc. Jeśli duchy chcą odwiedzić inny świat, prowadzi je przewodnik, opiekuje się nimi i wprowadza w sferę, do której pragną się dostać. Nie jest tak, jak panu piszą, że światło reguluje ich poruszenia. W pewnych wypadkach światło je ułatwia. Najczęściej rzeczywiście utrudnia. Tak samo na Ziemi światło silnie błyszczące paraliżuje nasz zmysł wzroku. Zależnie od siły i koloru, światło rozłamuje fluidy, rozdziela je, rozwija je, czyni je lżejszymi. Mieszkańcy Ziemi widzą w przestrzeni tylko światło płynące z gwiazd, lecz istnieje inne jeszcze światło, którego nie znają, chociaż przenika ono cały świat duchowy. Promienie tego światła dają duchowi rodzaj fluidalnego pokarmu, który udziela im niezwykłej aktywności. Rozmaitość kolorów światła duchowego trudna jest do opisania w naszym języku ludzkim, a jego efekty mogłyby stanowić odrębną i głęboką dziedzinę obserwacji. Kolor niebieski w rozmaitych odcieniach sprowadza uspokojenie, fiolet wzmacnia, kolor czerwony jest podniecający, a dla niektórych otoczek fluidalnych prawie parzący. Tak więc przestrzeń jest jakby oceanem światła, wielką kąpielą kolorów, bardziej lub mniej intensywnych, tym silniej przejmowanych, im wyższym jest wzniesienie duchów. Modlitwa, dodają nasi przewodnicy, wpływa na wzmocnienie i rozjaśnienie promieni i kolorów, usuwając molekuły, które szkodzą przezroczystości istoty. Co się tyczy łatwości przenoszenia się w przestrzeni, to podczas gdy zmysły więżą przy ziemi duchy zmysłowo chciwe, duch oczyszczony buja w głębiach nieskończoności z szybkością myśli. Duchy pospolite są olśnione światłem przestrzeni i płyną jakby ogłuszone, śpiące, podczas gdy dusza oczyszczona buja z łatwością. Koniec cytatu. Nic nie powiem na temat tych słów. Oto co mamy nazwać nauką. Lecz pytam, nie pana, panie prezesie. Pytam czytelnika, cóż to za figura mogła nam dać tę prozę mistyczną obok jasnego wykładu pana Gabriela Delaun. A przecież przytoczyłem autora, którego pan wymienił z kolei. Pierwszego. Czytelnicy przyznają mi, że pragnąc wyjaśnić doktrynę spirytystyczną, szukałem człowieka, który by to uczynił w sposób najpoważniejszy, najbardziej wyczerpujący i najbardziej życzliwy. Łatwo by mi było sprać niektórych spirytystów, tych, których Gabriel Delaun przytacza jako kompetentnych, przytoczyć pewne rzeczy, o których powiedziano by, że są przeze mnie zmyślone. Jeden z czytelników na przykład, który mi coś podobno zarzucił, obecnie, jak powiada, przyciska mnie do muru i nadsyła rodzaj wezwania. W każdym razie mógłby pan zajrzeć do wyjaśnienia Alana Kardeka. Otwieram to spośród dzieł założyciela spirytyzmu, które powszechnie uchodzi za najlepsze. Wielu z moich czytelników nie zna jego sposobu pisania, więc oto próbka. Cytat. Księga Mediów, wersety 168 i 169. 168. Niektóre media widzą tylko duchy wywołane. Inne media zdolne są widzieć całą ludność spirytystyczną, chodzącą, wracającą i, rzec można, zajętą swoimi sprawami. 169. Byliśmy pewnego wieczoru na przedstawieniu opery Oberon w towarzystwie doskonałego medium widzącego. W sali było dość dużo pustych miejsc, zajętych jednak przez duchy, które zdawały się brać udział w przedstawieniu. Niektóre z nich chodziły obok widzów i przysłuchiwały się ich rozmowom. Na scenie zaś, za aktorami,
Wiele duchów bawiło się naśladowaniem ich gestów w sposób bardzo śmieszny. Niektóre, poważniejsze, zdawały się inspirować śpiewaków i dodawać energii ich wysiłkom. Jeden z duchów stał wciąż obok głównej śpiewaczki. Posądzaliśmy go o intencje nieco frywolne. Wezwaliśmy go po opuszczeniu kurtyny. Przyszedł do nas i z pewną surowością zarzucał nam zuchwałość w sądach. Nie jestem tym, czym sądzicie, rzekł. Jestem jej przewodnikiem, jej duchem opiekuńczym. Muszę nią kierować. Po kilku minutach bardzo poważnej rozmowy odszedł mówiąc: żegnam, ona jest w swojej garderobie, muszę iść nad nią czuwać. Wywołaliśmy potem ducha Webera, autora opery, i zapytaliśmy, co myśli o wykonaniu jego dzieła. Nieźle, odrzekł, ale to tylko płuca. Aktorzy śpiewają. Oto wszystko. Nie ma natchnienia. Poczekajcie, spróbuję im dać trochę ognia świętego. Potem ujrzeliśmy go na scenie, jak krążył między aktorami. Zdawało się, że wydziela z siebie jakiś płyn i rozdziela wśród nich. Z tą chwilą zaznaczył się w nich widoczny przypływ energii. Koniec cytatu z Alana Kardeka. Oto do czegośmy doszli. Nie, panie prezesie. O spirytyzmie nie dam tu mówić nikomu prócz pana. I może pan być pewny, że wszyscy szczerzy spirytyści przyznają mi rację. Wśród niezliczonych listów następujący wydał mi się szczególnie interesującym. Szanowny panie, pozwalam sobie zwrócić panu pewną uwagę. Ektoplazma, jak każda inna rzecz materialna, może być mikroskopijnie i chemicznie zbadana. Zaiste tysiące czytelników pragnęłoby być uświadomionymi w tej mierze. Racz przyjąć i tak dalej. G. Gania. Odpowiedziałem. Szanowny panie, po pierwsze, proszę zważyć przede wszystkim, że ektoplazma jest nieuchwytna. Nie można jej zabrać bez jej zgody. Ukrajać kawałek jest absolutną niemożliwością. Chodzi tu przecież o substancję, która wydziela się z medium i stanowi część jego ciała. Odjęcie części ektoplazmy mogłoby, i takim jest przekonanie wszystkich mediów, sprowadzić okropne skutki w organizmie, a nawet śmierć. Ale przede wszystkim ektoplazma, powtarzam, jest nieuchwytna. Oto jakie trudności praktyczne istnieją w tej dziedzinie. Lecz odlewy, powie pan. Odpowiadam. Odlewy robione są za zgodą ektoplazmy. Inaczej są niemożliwe. Kiedy eksperymentujący widzi formowanie się jakiegoś organu, ręki czy nogi, zwraca się z prośbą do tej istoty, podświadome w medium. Proszę o umocnienie tej ręki w parafinie, po czym ręka sama pogrąża się w miednicę z parafiną. Po drugie, posługując się tym świadomym posłuszeństwem ektoplazmy, jeden z eksperymentatorów, pan Lebiedziński, otrzymał w Warszawie dnia 20 lutego 1916 roku substancję wydzieloną z ust medium, pani Stanisławy P., również medium pana Schrenk-Notzinga. Substancja przed zniknięciem pozostawiła z własnej woli swoją cząstkę w specjalnie przygotowanym kubku. Cząsteczka ma centymetr długości i wygląd białej piany rozbitego jajka. Schnąc, zmniejszyła się o połowę. Waga 10 cm. Zrobiono dwie analizy. Jedną przez Schrenk-Notzinga, drugą w Warszawie przez doktora Dąbrowskiego w laboratorium bakteriologicznym Muzeum Przemysłu, Handlu i Rolnictwa. Analiza, której wszystkie szczegóły podała Revue Métapsychique w numerze z lipca i sierpnia 1921 roku, wykazała komórki nabłonkowe, liczne leukocyty, ciałka tłuszczu, mikroorganizmy. Lecz nie przedstawiają one żadnego specyficznego charakteru. Jest to materia białkowa z substancjami tłuszczu i komórkami, które znajdują się w organizmie ludzkim. Przypomina płyny limfatyczne. Prawdopodobnie, wnioskuje pan Lebiedziński, wskutek braku charakteru specyficznego, analiza chemiczna i histologiczna nie będzie mogła wyjaśnić zagadnienia ektoplazmy. Ktoś postawił mi już podobne co i pan pytanie, nadto dodał. Czy nie można by spróbować analizy spektralnej? Przekażę ten projekt panu doktorowi Żyli. Rozdział 14. Pani Bizon. Pani Bizon jest głośna przez swoje doświadczenia metapsychiczne z medium Ewą.
Zdaje się, że pani Bizon pierwsza jeszcze przed Gillim, Crawfordem, Richer i Shrek Nottinghamem zauważyła substancję. Czemu więc nie udałem się od razu do pani Bizon? Powiem wyraźnie. Z powodu jej medium, Ewy, o której się tyle mówi. Ewa Carrier to dawna Marta Bero ze słynnej willi Carmen w Algerze. Nie posiadam klucza tajemnicy willi Carmen, lecz bynajmniej nie kwestionuję dobrej woli pani Bizon. W tym momencie następuje przypis. W sali willi generała Noel w Algierze w roku 1905 panna Marta B. z murzynką Aishą jako medium wywołały zjawę w szyszaku nazywającą się imieniem Bimbo. Profesor Richer był wezwany dla skontrolowania materializacji. Zrobił fotografię i zabrał się do różnych doświadczeń. Niektóre wydawały mu się niejasne. Czemu, pytał, na niektórych fotografiach rękawy Marty wyglądają jak puste? Czemu na wszystkich fotografiach nie widać figury Marty tak wyraźnie jak figury Aishy? Dlaczego ciemność w pokoju jest niezbędna? Dlaczego figura Bimboa jest tak podobna do postaci, jaką miałaby Marta, gdyby do swej górnej wargi przykleiła długą czarną brodę? Czemu, mimo że Bimboa obiecywał mi uścisnąć moją rękę, nigdy nie mogłem tego osiągnąć, chociaż oświadczyłem, że byłoby to doświadczenie o zasadniczym znaczeniu? Czemu nie wolno go ruszać, kiedy wychodząc z gabinetu spaceruje wśród nas? W tym 1906 roku pismo Nouvelle d'Alger ogłosiła, że Marta B. sama przyznała się do zmistyfikowania uczonego. Marta B. zaprzeczyła. Powstała polemika. Koniec przypisu. Zresztą będziemy tu mieli zasadniczą opinię pani Bizon, która okazała mi ten zaszczyt i nadesłała obszerny list. Nie mogę niestety przytoczyć większej części listu dotyczącej osób trzecich, lecz oto zakończenie listu, zresztą najważniejsze. Cytat. Kiedy wróciłam z kongresu metapsychicznego w Kopenhadze, pokazano mi pańską interesującą ankietę. Kongres ten, który zgromadził dużą ilość profesorów wszelkich narodowości, wykazał w sposób niezbity realność, kładę nacisk na ten wyraz, materializacji, lecz oświadczył, i tak jest pogląd wszystkich uczestników, że nie możemy jeszcze wyprowadzać żadnych wniosków. Niech pan zważy, żadnych wniosków, ani ściśle spirytystycznych, ani ściśle naukowych. Stwierdziliśmy wszyscy, że pewna siła nieznana, jakaś energia myśląca, zdaje się często kierować naszymi pracami. Jakaż to siła? Czy znamy siłę elektryczności? Nie. Tak samo jest z ową siłą nieznaną, która stanowi przedmiot naszych badań. Nie możemy nic twierdzić, lecz każda hipoteza, również spirytystyczna, winna być uszanowana. Jeśli spirytyści robią ze swej nauki religię, trzeba ich zostawić w spokoju. Co do nas, metapsychików, pracujemy tylko nad wykryciem pochodzenia faktów stwierdzonych. Czy wykryjemy? Nie wiem. Racz przyjąć i tak dalej. Julia Bizon. List ten, tak jasny, znowu umacnia wnioski, które płyną z niniejszego studium. Rozdział 15. Profesor Brownlee. Na początku rozdziału występuje przypis. Ze strony spirytystów listy zawsze obelżywe. Oto słowa z listu wysłanego z Casablanca. Pańską niewątpliwą stronność najlepiej widać w tym, że zwraca się pan o pomoc do ojca Mainasz. Jest jeszcze dużo spirytystów, którzy nie obawiają się być pomówionymi o obłęd. Wołam panu, brawo! Będzie pan jeden z największych propagatorów spirytyzmu. Niech pan pisze dalej i mimo swej woli przyczyni się pan do rozwoju myśli swych współczesnych. A więc wszystko w porządku. Koniec przypisu. Przez całą tę korespondencję, zresztą cenną na ogół, wykroczyliśmy poza nasz plan. Niektórzy czytelnicy prowadzą mnie w świat nauki. Chętnie tu wkraczam, bo właśnie chodzi o naukę. Tak nas przynajmniej zapewniają metapsychicy. Nazwiska pani Curie i Carola Richer najsilniej poruszyły uwagę publiczności. A oto inne nazwisko. Może jedyne na które kolej obecnie. Profesora Brownlee. Poznamy kulminacyjny moment jego badań.
oto znajduje się w laboratorium przy ulicy Vaugirard przed wielkim i przedskromnym Branlim. Jakimi słowy opiszę moje głębokie wrażenie? Wzruszony prostotą i miłym przyjęciem, pomyślałem sobie o owych luksusowych laboratoriach, jakie opisują w Niemczech i w Anglii. Lecz zarazem byłem dumny, że oto rozmawiam z uczonym Francji, bo zarazem przypominam sobie słowa innego naszego uczonego, Piotra Termier. Prawdziwy uczony jest człowiekiem bezinteresownym. Ma pogardę dla bogactwa. Sądzi nawet, że bogactwo jest niepożyteczne. Ma on najczęściej nieświadomie miłość biedy, opiewaną przez wielkiego biedaka, jakim był Verlaine. Oczywiście i człowiek bogaty może być uczonym, lecz żądza bogactwa i nauka są absolutnie nie do pogodzenia. Widziano już, jak umysły znakomite popadały w ciemność, jak najwięksi uczeni dali się opanować przez chciwość najbardziej wulgarną. Bo każdy człowiek jest słaby. Największe odkrycia naukowe, te, które zmieniły postać świata, dokonane były pod skromnymi dachami, w pokojach pozbawionych wszelkiego splendoru, najczęściej przy słabym świetle często dymiącej lampy. Czy nie widzę przed sobą żywego dowodu prawdy tych słów? Usiadłem naprzeciwko mistrza i słucham go, by zanotować dosłownie, co mówi. Interesowałem się tymi sprawami, a nawet zajmowałem się nimi dużo, kiedy byłem młody. Kiedy się jest młodym, ma się dużo czasu. Myślę, że w nas, w naszych organizmach, istnieją rzeczy mało znane. Przede wszystkim w naszym systemie nerwowym. Żeby panu dobrze wyjaśnić, co mam na myśli, opowiem pewne doświadczenie. Około roku 1880, miałem wówczas 35 lat, dr Lee miał wygłosić w szpitalu Charité odczyt o zjawiskach nerwowych. Lee był obok Charcot wielkim mistrzem chorób nerwowych. Przyprowadził ze sobą pewną robotnicę, pozbawioną jakiegokolwiek wykształcenia. Uśpił ją, wprowadził na katedrę i oświadczył, że zamiast niego ona wygłosi odczyt. I wówczas młoda robotnica wygłosiła wysoce interesującą prelekcję, którą miał przedtem Lee. Mówiła z nadzwyczajną ścisłością, nie tylko używając poprawnego języka naukowego, ale również naśladując głos i gesty znakomitego profesora, kładąc tak jak i on nacisk na pewne zdania. Słowem, była to imitacja doskonała. Tematu tego oczywiście nie rozumiała nic a nic. Jakiż wniosek z tego rodzaju doświadczenia? Ten, że w naszym mózgu mamy różne miejsca nerwowe. Niektóre działają ustawicznie, dla zwykłej akcji życiowej, inne tylko w pewnych okolicznościach. I to bez naszej wiedzy, bez udziału naszej świadomości. Wynika to i z innych doświadczeń. Na przykład doświadczeń Azama w Bordeaux, który badał zjawisko rozdwojenia osobowości. Azam przez dłuższy czas śledził osobnika o podwójnej egzystencji, żyjącego przez pewien czas pod postacią jednej osobistości, potem drugiej, potem znów pierwszej i tak dalej. Nie było tu żadnego szalbierstwa. Tak, mamy w naszym mózgu rozmaite centra nerwowe, które mogą działać bez naszej wiedzy. I kiedy się mówi o siłach psychicznych, sądzę, że to się ma właśnie na myśli. Czy jednak w takich razach my tylko sami działamy? Innymi słowy, czy poza nami, poza siłami psychicznymi, które pochodzą z nas, istnieją jeszcze siły nieznanego pochodzenia? Możliwe. Nie chodzi tu bynajmniej o spirytyzm. Spirytyzm jest teorią, która w tych sprawach nie ma nic do czynienia. Byłem świadkiem wielu seansów, na których usiłowano dowieść interwencji duchów. Były zawsze prowadzone w sposób nienaukowy. Rozmowy były często pozbawione znaczenia, niejasne, najczęściej niedorzeczne. To są żarty. W pańskim wywiadzie z profesorem Richer czytałem słowa bardzo rozsądne. Nie mamy nic do powiedzenia, kiedy mówią nam, że w naturze, obok i wokół nas, żyją inne istoty, których nie widzimy i nie możemy opisać, lecz które mogą działać w sposób nieraz przez nas uchwytny. Nie wszystko rozumiemy, nieprawdaż? Lecz dodam, iż wydaje mi się, że gdyby takie istoty egzystowały, musielibyśmy wszyscy mieć okazję ich odczucia.
Tymczasem bardzo niewielu z nas posiada zdolność wywoływania ich objawienia się. I zdaje się, mają ci ludzie pewien interes w okazywaniu takich zdolności. Drogi mistrzu, imieniem nieobecnych, imieniem spirytystów, pewna obiekcja. Zdarza się, jak twierdzą oni, że ludzie prości i ciemni, nieposiadający jakiejkolwiek znajomości rzeczy i nic w tej dziedzinie nie rozumiejący, mają dobre objawy. W tych wypadkach brakuje kontroli. Opowiadają, że... Donoszą, że pani X mówi czy pisze, że widziała i tak dalej. Cóż to wszystko znaczy? Tyle jest przykładów, że nie wiem, które panu przytoczyć. Oto niedawno ojciec Majnasz, zwalczający dogmaty spirytystyczne, usiłował wyjaśnić fakty, które uważa za prawdziwe. Na przykład ową historię marynarza, który znalazł w kabinie zjawę piszącą na kamieniu. O tej historii opowiada się już od 100 lat. W tym miejscu następuje przypis. W roku 1828 Robert Bruce, marynarz płynący w okolicach Nowej Ziemi, zwrócił się do kapitana, który miał być w sąsiedniej kabinie. Zbliżając się, Bruce spostrzegł jakiegoś nieznajomego człowieka zajętego pisaniem. Zawołał kapitana. Gdy ten ostatni wszedł, nieznajomy znikł. Napisane były słowa: kierujcie na północo-zachód. Nikt z pasażerów nie miał podobnego charakteru pisma. Skierowano się we wskazaną stronę i trafiono na statek częściowo rozbity przez lody. Wśród załogi Bruce poznał tajemniczego gościa, który miał właśnie identyczny charakter pisma. Koniec przypisu. Czy należy szukać naukowego wyjaśnienia takich zagadek? Albo też chce on wiedzieć, w jaki sposób matka niespokojna o swego syna zdawała się go ujrzeć zjawę w chwili jego śmierci i temu podobne. Bardzo to proste, że matka niepokoi się o swoje dziecko i może mieć niedobre przeczucia. Wszystkim tym historiom wciąż jednakowym brak kontroli, która jedynie może stwierdzić ich autentyczność. Zwłaszcza należałoby ściśle sprawdzić fakty, co jest zresztą najczęściej niemożliwe. Co do mnie, nie znam ani jednego tego rodzaju opowiadania, które byłoby wystarczająco sprawdzone. A jednak zdaje się, drogi mistrzu, że telepatia... Chociaż osobiście nie znam ani jednego faktu telepatii, nie przeczę jej istnieniu. Być może iż fala... Fala? W naturze mogą istnieć obok elektryczności inne elementy, których nie znamy. Może istnieją inne jeszcze falowania w eterze. Lecz o falowaniu trzeba mówić ostrożnie. Teoria falowania jest tylko teorią. Nie. Niedużo rzeczy rozumiemy. Lecz wróćmy do zjawisk metapsychicznych. Rok temu pewne pismo francuskie zamieściło fotografię seansu z Eusapią Paladino, którego byłem świadkiem. Byli tam również asystent pani Curie, pan Debien, prawdziwy uczony, pan Ochorowicz i Sergiusz Jurjewicz. Kiedy mnie pytano, czy był pan świadkiem objawów psychicznych takich jak podnoszenie przedmiotów, odpowiedziałem i odpowiadam. Widziałem lub sądziłem, że widzę. Można mieć złudzenie zjawisk, których nie potrafi się odtworzyć w identycznych okolicznościach. Oto wszystko. Te zjawiska nie należą jeszcze do dziedziny nauki. Niech pan spyta pana Debien, czy doświadczenia z Eusapią były robione metodą naukową. Nic podobnego. To było niemożliwe. Bywał tam czasem D'Arzonval, lecz mógł się tam zajmować jedynie z dużą pobłażliwością naukową. Przytacza się również mnie jako tego, który stwierdził fakty. W rzeczywistości niczego nie stwierdziłem. W tym miejscu następuje przypis. Zważymy, że jest to, w słowach nieco innych, taka sama odpowiedź co i pani Curie. Koniec przypisu. Pewnego razu, po seansie z Eusapią, rozmawialiśmy z nią, kiedy nagle, nieopodal nas, pękła szklanka. Widziałem drobne kawałki szkła. Prosiłem Eusapię, żeby natychmiast powtórzyła doświadczenie. Nie chciała. Tak było zawsze. Otóż, żeby móc badać, trzeba powtarzać to same zjawisko, a nie inne, którym jesteśmy zaskoczeni. Należałoby jakkolwiek doświadczenie powtarzać 2, 10, 20 razy, tak jak to my robimy. Można nie osiągnąć sukcesu od razu. Przez cierpliwość, przez kontrolę i głęboką uwagę, bez żadnej dystrakcji, chwyta się wreszcie jakiś znak, który prowadzi na właściwą drogę. Doświadczenia metapsychiczne były, przeciwnie, robione w wielkim bezładzie. Przychodzą do mnie różni ludzie z fotografiami zjawisk. Patrzę na nich uważnie i mówię. Wybierzcie jakąkolwiek z tych fotografii i powtórzcie, w jakimkolwiek przeciągu czasu, to samo zjawisko.
Nikt tego nie dokonał. Wszyscy oni wciąż mówią o aparatach naukowych, o pracach laboratoryjnych. Aparaty te są skonstruowane w sposób żałosny albo wręcz w złym stanie. Nawet wagi są wadliwe. Przychodził do mnie Bahadik ze swoim głośnym biometrem. Zauważyłem natychmiast, że w chwili, kiedy zbliżał do aparatu rękę, by ustalić języczek uwagi, pochylał głowę, by zobaczyć oznaczoną cyfrę. Pomyślałem, że działało tu przede wszystkim ciepło jego głowy. Przyniosłem szkło powiększające, które pozwala odczytać cyferki z oddalenia 50 cm. I już nie było tych objawów. Rzekłem do pana Bahadik: tu jest niedobra atmosfera. Może ściany mego laboratorium są nieżyczliwe. Chodźmy do pana. W jego mieszkaniu to samo. Ile razy używałem lunety, wyniki były prawie żadne. Odchylenia były całkiem bez znaczenia. Co do doświadczeń Instytutu Metapsychicznego, wydają mi się pozbawionymi metody naukowej. Nie przeczę możliwości tych zjawisk. Chciałbym w nie uwierzyć. Ale proszę o dowody. Eksperymentatorzy nie mogli ich dać, kiedy zastosowano prawdziwą kontrolę. Wspomniał mi pan o kongresie w Kopenhadze. Cóż są warte ich twierdzenia? Tyle, mówię ciągle ze stanowiska nauki, ile każdy z jego członków. Kiedy się tym panom zaprzecza, odpowiadają, że ów zaprzeczający ich nie interesuje albo zasługuje na wzgardę. Jest to stanowisko w najwyższym stopniu antynaukowe. Gdyby Lenin dał mi naukowy dowód czegokolwiek, byłbym zobowiązany przyjąć ten dowód, a nawet podziękować mu. W nauce nie chodzi o moralność tego, kto przynosi dowód, lecz o wartość dowodu. Jeśli ktokolwiek mówi tym panom: podejmuje się dowieść, że jesteście w błędzie, powinni bez wahania ułatwić mu to zadanie. Jeden z tych, którzy z największą gorliwością badają owe kwestie, przychodził do mnie wielokrotnie i zapraszał mnie do siebie, gdzie dokonywał jakichś nadzwyczajnych doświadczeń z szeregiem mediów. Wciąż mu odpowiadałem: niech mi pan najsamprzód da jasne, naukowe sprawozdanie z jednego z tych doświadczeń, bym mógł osądzić pańską metodę. Potem dopiero mogę iść obserwować z pełną świadomością rzeczy. Takiego sprawozdania jeszcze nie otrzymałem. Nie przeczę. Czekam na dowody. Streszczam się. W dziedzinie doświadczeń metapsychicznych nie mam ani dowodu naukowego, ani przekonania osobistego. Rozdział 16. Wnioski. Ankieta moja nie może przedłużać się w nieskończoność. Powiedzieliśmy zresztą już dosyć, by wykazać, do jakiego stopnia sprawa jest zagmatwana. Przyznam, iż oczekiwałem większej jasności i ścisłości sądów, zwracając się do tych, którzy specjalnie zajmują się tymi zagadnieniami. Nie krytykuję, lecz stwierdzam stan rzeczy, który wystarczy, żeby powiedzieć publiczności: uwaga! Nie zajmujcie postawy twierdzącej. Wasi mistrze i wasi przewodnicy są jeszcze bardzo chwiejni. Ktoś mi pisze: w końcu pan sam zginie w tem morzu sprzeczności. Istotnie, wypłynąć dość trudno. Ale spróbujmy. Pewnego dnia, w przypisie widnieje data 28 września, klub przedmieścia zorganizował publiczną dyskusję pod tym samym tytułem: czy umarli żyją? Wieczór poświęcony był niniejszej ankiecie. Byłem tam obecny jako anonimowy słuchacz. Dyskusja, ku memu zdziwieniu, przybrała szybko charakter antyspirytystyczny. Spirytyzm był potępiony. Nie będę wspominał o wielu mówcach. Godnym jednak zanotowania było wystąpienie doktora Jaworskiego, który zaatakował spirytyzm Olivera Lodge'a i Corneliera. Doktor Jaworski wrócił właśnie z kongresu w Kopenhadze i zdawał sprawę z wniosków kongresu. Wnioski te brzmią: a. Zjawiska metapsychiczne są realne. B. Wyjaśnienie żadne. Trzeba czekać. Wniosek pierwszy nie był żadną niespodzianką. Nie można było przypuścić, że metapsychicy, zebrani dla omówienia tego, co każdy z nich z osobna stwierdził w swoich doświadczeniach, uchwalą, że wszystko to jest fałszem. Co do drugiego paragrafu, członkowie kongresu podzielili się na dwie części: spirytystów i naukowców. Pomiędzy nimi otworzyła się przepaść. Zdaje się, że wyjaśniają list pana Léon Denis, zamieszczony w Matin z dnia 25 września. Cytuję:
Przede wszystkim trzeba usunąć nieporozumienia, jakie budzą wyrazy metapsychicy i spirytyści. Pierwsi to uczeni, którzy prowadzą doświadczalne badania zjawisk okultystycznych. Śledzimy ich pracę z najwyższym zainteresowaniem i przyklaskujemy wszelkim jej wynikom. Lecz, jak to stwierdza pan Oizy, ich wnioski są jeszcze mgliste, sprzeczne i często negatywne. Otóż rozwiązanie problematu metapsychicznego spirytyści ustalili już z górą 50 lat temu, koniec cytatu, i tak dalej. Kongres w Kopenhadze był zdaniem spirytystów wielkim oszustwem. Nie oceniam tego określenia, notuję je jako zwykły słuchacz. Jakież wnioski wysnuć możemy z naszej ankiety? Przypomnę najpierw w kilku słowach, jaki był mój plan. Po pierwsze, wyłożyć doktrynę spirytystyczną. W tym celu zwróciłem się do najznakomitszej w świecie spirytyzmu osobistości, do pana Gabriela Delao. Po drugie, przedstawić doświadczenia metapsychiki. Wybrałem człowieka bezsprzecznie najbardziej kompetentnego w tych sprawach, doktora Julie. Po trzecie, wybadać opinie ludzi znających się na rzeczy, by słuchać wszystkie ich pro i kontra. Wybrałem profesora Richet, który wypowiedział się przeciw spirytyzmowi. Camille Flammarion, który po dyskusji stanął w obronie spirytyzmu. Profesora Branly i panią Curie, którzy wstrzymali się od wydania sądu i oświadczyli, że nie mają dotychczas dowodów i faktów. Ojca Mainasz, który w imieniu Kościoła wzbrania badań spirytystycznych i sankcjonuje badania metapsychiczne. Ankieta moja tak pojęta i tak przeprowadzona nie dała wyników korzystnych dla spirytyzmu. Cóż na to poradzę? Niektórzy spirytyści mieli do mnie pretensje za wywiad z ojcem Mainasz. Sądzę, że głos Kościoła jest niezbędny w takiej sprawie. Ci sami spirytyści zarzucają mi, że ojciec Mainasz nic nie mówił o diable. Cóż na to poradzę? Jeśli zastanowimy się nad wszystkimi odpowiedziami, nasunie nam się przede wszystkim następująca uwaga. Autentyczność zjawisk jest przedmiotem dyskusji. Mimo że autorzy dzieł tym kwestiom poświęconym bez końca powtarzają te same opowieści, nawet te, które uznano za fałszywe, jest rzeczą widoczną, że prawdziwe zjawiska, to jest zjawiska prawdziwie skontrolowane, są, jeśli są, nadzwyczajnie rzadkie. Ach, gdyby sobie zadano trud zbadania źródeł. Otrzymałem od pewnego czytelnika list, w którym czytamy: niech pan zbada wypadek Lorda Dufferin, opisany przez Camille Flammarion w książce Wokół śmierci, strona 231 i 232. Fakt opowiedziany jest przez wybitnego psychologa. Czemu ten wybitny psycholog, zamiast mówić pewnego dnia, pewnej nocy, kilka lat potem, nie podaje ścisłych dat, nazwisk, ilości ofiar, czyli wiadomości, które pozwoliłyby sprawdzić ścisłość opowiadania? Czy nie sądzi pan, że dla mieszkańca Paryża sprawdzenie byłoby łatwe? Podpisano E. Bellonet. Bezzwłocznie zająłem się sprawdzeniem. Nie wahałem się tym bardziej, że byłem mocno napastowany za zakwestionowanie kwalifikacji pana Camille Flammarion jako historyka. Ale przede wszystkim, cóż to za wypadek Lorda Dufferin? Czytajmy u Flammariona. Pewnej nocy w Irlandii Lord Dufferin ujrzał jakiegoś obrzydliwego człowieka, który niósł trumnę. Wizja ta pozostała mu w pamięci. Kilka lat później, jako ambasador w Paryżu, udał się pewnego dnia na przyjęcie dyplomatyczne w Grand Hotelu. W chwili, kiedy wsiadał do windy, poznał w windziarzu ową okropną postać niosącą trumnę. A dalej dosłownie. Instynktownie poruszony ambasador cofnął się do kancelarii hotelu, by dowiedzieć się, kim jest ów windziarz. Wtem usłyszano hałas i krzyk. Winda, wjechawszy na pewną wysokość, spadła gwałtownie na dół, tłukąc i kalecząc obecnych w windzie. Czy to opowiadanie nie budzi zaufania? Prócz dat zawiera wszystkie szczegóły. Ale oto zakończenie, nadzwyczajne w swej ścisłości. Cytat. Tajemniczy człowiek zabił się razem z tymi, których wiózł. Nie można było ustalić jego pochodzenia. Był to, mówiono, jakiś przechodzień, którego chwilowo najęto. Lord Dufferin nie wie i nie może sobie wyjaśnić, przez jakie czary ręka opatrzności uratowała go od zguby, uchylając przed nim, w sposób tak tajemniczy, rąbek zasłony tej części wieczności, którą nazywamy przyszłością. Koniec cytatu. Doskonale. A teraz zwróćmy się do źródeł.
Na sam przód stwierdziłem, że Lord Dufferin był ambasadorem w Paryżu od roku 1892 do 1896. Następnie udałem się do Grand Hotelu, gdzie badania moje zostały bardzo uproszczone. W Grand Hotelu nie było żadnego śmiertelnego wypadku z windą od roku 1878. Rozmawiałem ze świadkiem tego wypadku. Pracuję nadal w Grand Hotelu, skąd nigdzie od tego czasu nie wyruszał. Wtedy, w roku 1878, winda zabiła jedną osobę, młodą kobietę zamężną, która jechała do swego pokoju. Nie było żadnego przyjęcia dyplomatycznego, żadnego ambasadora. Rok 1878 Lord Dufferin w wieku 52 lat spędził częściowo w Kanadzie, częściowo w Petersburgu. Otóż to. Camille Flammarion oczywiście spokojnie napisał. List numer 4236. Ta fantastyczna historia zdarzyła się istotnie. I naturalnie, po takim potwierdzeniu, historia ta jest nieustannie powtarzana. W tym miejscu następuje przypis. Tworzenie się takich legend jest zawsze jednakowe. U podstawy mają jakiś szczegół faktyczny. Tu faktem był wypadek z windą w Grand Hotelu. Koniec przypisu. Musimy się dobrze zrozumieć. Z faktu, że pani Curie i profesor Brownlee są krańcowo sceptyczni co do wszelkich tych historii, nie wynika, że oni tylko jedni mają rację. To, co mówi nauka, nie jest słowem Ewangelii. Pragnę oświetlić zagadnienie autentyczności, które góruje nad wszelką interpretacją. W dziedzinie zjawisk materializacji niewątpliwie najbardziej uderzające są doświadczenia Cathy King. Trzeba jednak stwierdzić z naciskiem, że opowiadania Williama Crookesa w tekście oryginalnym nasuwają dużo wątpliwości. Douglas Home, który robił doświadczenia z Miss Cook w laboratorium Crookesa, nazwał ją komediantką. W tym miejscu następuje przypis. Pan Home mówił mi, że panna Cook jest pospolitą komediantką, która nic nie oszukała znakomitego uczonego. Cytat z książki Camille Flammarion, Nieznane siły naturalne, strona 462. Koniec przypisu. W pismach Crookesa nic nie wskazuje, że tak nie jest. Nie zapominajmy też, że Crookes, jeśli istotnie jest wielkim uczonym, to w tej sprawie szybko stracił grunt pod nogami. Było to uczucie i poezja. Zakochał się w Cathy i sprawozdania swoje przeplatał wierszami na jej cześć. Cytat. Lecz fotografia nie może oddać prawdziwego piękna Cathy. Nie można opisać słowami jej uroków. Gdzieżby fotografia mogła oddać nieskazitelną czystość jej cery lub tak ruchliwą, zmieniającą się twarz, raz pokrytą smutkiem, kiedy opowiada wydarzenia swej przeszłości, kiedy indziej uśmiechniętą. Uśmiechem niewinności młodego dziewczęcia, gdy dzieciom moim opowiada swoje przejścia w Indiach. Tutaj następuje wiersz. Tworzyła wokół siebie atmosferę życia. Oczy jej płonęły jeszcze silniejszym blaskiem. Były tak słodkie, tak piękne i tak pełne wszystkiego, co wiemy o niebie. Jej obecność sprawiała, że nie byłoby pogaństwem paść przed nią na kolana. Koniec cytatu. Zgódźmy się, że jest to dość oryginalne sprawozdanie z doświadczeń laboratoryjnych. Nie mogę się tu powstrzymać od porównania ze sprawozdaniami Olivera Lodge'a. Rozmawiając o jego książce pod tytułem Raymond, zapytałem jednego z naszych wielkich uczonych. Czy Oliver Lodge jest prawdziwym uczonym? Tak, wielkim uczonym. A więc? Więc... cóż... chodzi o jego syna. Głębokie słowa. Przypomnę tu jeszcze dla porównania słowa profesora Brownlee. Rzekłem doń podczas rozmowy. Śledząc więc namiętnie doświadczenia Charcot... Nie, odparł Brownlee. Nie namiętnie. Nic nie robię namiętnie. O doświadczeniach z Eusapią Palladino, materializacje, odbitki, mamy sprawozdania Gustava Le Bon, pana Antonia D., eksperymentatorów w Cambridge, 20 seansów. Są zabójcze. A czy doświadczenia pani Bizon nie podlegają zarzutom? Oczywiście. Dr Maxwell, który uczestniczył w seansach z Ewą, pisze w Revue de Paris. Nie mogę wypowiedzieć się na temat tych nadzwyczajnych faktów, których mój zbuntowany umysł nie uznaje. Koniec cytatu. Trzeba poczekać na liczniejsze spostrzeżenia. Zanotujmy jeszcze opinię sztukmistrza, pana Dixona,
który uważa, że wszystko w tych zjawiskach jest fałszem i wzywa wszystkie media do wykazania im kawałów. Lecz media dotychczas nie przyjęły jego wezwania. Pan Dixon pisze mi: owa słynna substancja nie wychodzi już z wnętrza Ewy. Jestem absolutnie przekonany, że wszystko to jest mistyfikacją. Dowód? Media nigdy nie zgodziły się na moją kontrolę. Mają rację. Koniec cytatu. Rzeczywiście jest to zastanawiające. Nie ma powodu usprawiedliwiającego taką odmowę. Przypomnijmy sobie słowa profesora Brownlee. Gdyby Lenin dostarczył mi naukowego dowodu... i tak dalej. Co do autentyczności zjawisk opisanych przez Crawforda, nie mogę jeszcze wysunąć poważnych wątpliwości. Wreszcie, doświadczenia doktora Julie. Pytano mnie: czy brał pan udział w doświadczeniach Julie z ektoplazmą? Odpowiadam: nie. Zresztą wcale o to nie chodzi, czy widziałem i dotykałem ektoplazmę. Moje świadectwo nie miałoby żadnego znaczenia. A dlaczego, mówią dalej sceptycy, dlaczego robiący doświadczenia nigdy do seansów nie dopuszcza zawodowych sztukmistrzów? W sprawozdaniach o seansach z Eusapią Palladino czytamy, że była kontrolowana przez różnych uczonych. Kontrolowana? Pierwszy lepszy prestidigitator prześcignie znakomity aeropak kontrolerów składający się z największych uczonych świata. Kiedy chodzi o kontrolę mediów, czemu nie wzywa się przede wszystkim sztukmistrzów? Doświadczenia u doktora Julie, robione zresztą przez ludzi znakomitych, lecz na ogół niezdolnych do wykrycia kawałów, niczego nie dowodzą. Potrzebna jest kontrola sztukmistrzów zawodowych. Skoro pani Ewa i pan Kluski odmawiają udziału sztukmistrza, Dixona lub innego, to dlatego, że wszystko to jest blagą. Powtórzyłem tę uwagę.